Każda osoba, którą panią chwyci, moim zdaniem nie będzie zawiedziona. Chyba, że będzie zawiedziona, no to wtedy ewidentnie <grym wytrzę> zawiodłem. Bo powiedzieli, że ktoś ci ufa. A ja miałem zawsze takie pytanie: mm -hmm. ty wierzysz w ufa? Ty y <grym wytrzę> nie pytasz o sukces? <grym wytrzę> Za 10 <grym wytrzę> lat musisz. Ta gala to jest Ta, ta gala. gala to jest najlepsza gala. Chcesz to mi pisać głupno? <grym wytrzę> Chcesz pisać gala, baranie. <grym wytrzę> to, to, to G po prostu mnie skusiło. No. Przez ciebie teraz chciałem pisać głu... a nie gala. Testać. I jak ty mnie zawsze skusisz, to Jak ty mnie zawsze skusisz. I potem ze swojego powiedziałem, no, głupio. No. no. <laughs> Poczekaj, nie zdradzaj jeszcze o czym jest odcinek. No, ale już Poga ludzie wiedzą. A, już wiedzą. Fantary. Ogólnie. No tak. Proszę bardzo. Uroczysta. jak co roku, no dzisiaj mamy budżet większy. Niż w, w poprzednich latach w sumie. No e, tak, no tak, bo dzisiaj mamy Ty nawet e, marynarkę masz. I jak ty wyglądasz w ogóle? Jak się ubrałeś na gale? Witamy na corocznej gali Witamy. E, już tradycyjnej, w tym roku jubileuszowa gala. Jubileuszowa. Jubileuszowa druga. <laughs> druga edycja. O, przepraszam. Dru... Ja tylko zaznaczę od razu disclaimer na początku, że byłem dzisiaj u dentysty, u o. stomatologa. To jest ten lekarz od ptaków. Nie, yeah, to pediatra. Aha, tak, racja, racja, racja. Yy, ja byłem u stomatologa, czyli dentysta, jakby. Dentysta. Mm -hmm. To jest chyba wulgarne określenie, ale to wytniemy na. Yy... Tylko... Ale albo, zostawmy albo... stomatolog. Stomatologa się mówi. Przepraszam. Nie ma problemu. Stoma sto, stomatolożki. Stomatolożka. <grym> o, ile, ile dzieci ma pani dzik? Stomatolożka. O, oh, wow, rzeczywiście. No, a ile zębów ma ten stomatolog? Eee, nie. Stomatologiczne. A, stomatologiczne. Fajne, nie? fajne. Dobra, a sam to wymyśliłeś? Nie, nie no co ty. Okej. Okay. A ja wymyśliłem na przykład nieznajomego, ale takich rzeczy nigdy. Eee, czekaj, jestem dwójką? Jesteś dw dwójką, tak. No. -do. <śla> Dobra, czekajcie, zanim będziemy wulgarni i. Yy, no tak, bo jeszcze nie jesteś. Skończą się. Kariery. O, Chciałbym powiedzieć ja... o mhm. tym, że jestem przeszczęśliwy, że się dzisiaj spotykamy. Jeszcze raz. Bo to jest przy, jest przy... Ja. ja trochę ładniej inszute, ale okej. Okay. No ale to przecież. Ja, ja mówię, że miałem właśnie zabieg dzisiaj mhm. i jeszcze mam resztki znieczulenia, więc przepraszam, jakbym się uśmiechał jak za przeproszeniem Rambo <śmiech> <śmiech> albo Sylwester Stallone. A myślisz że... <laughs> myślisz, że to ma też wpływ na Twoją kondycję intelektualną? Mam nadzieję. <laughs> Guzik mi używałeś i teraz wyglądam jak po prostu luj. Ale powiem ci, odkąd mamy wrony, to jest lepiej. Tak. To o, jest inaczej. Wrony to jest, to jest zupełnie inna jakość. To jest raz w roku w ogóle. Nie wiem, czy wiesz, że to jest coroczna gala. Jak jest coroczna gala, to jest raz w roku. I w związku z tym. Jako skary? Tak. Tylko podobnie, bo na to mocniej ludzie czekają na to jednak. I, mm, no. I to jest gala, w której, uwaga, dla przypomnienia, mimo że się odbyło już sporo edycji, to, to, to co roku przypominamy, że to jest gala, w której nagradzamy ym, najlepsze rzeczy top z roku ubiegłego, czyli tego. Czyli jakby liczone jest to od gali do no gali. Właśnie, Rozumiesz, o to, co to chodzi? To już ja pamiętam za każdym razem, jak jest gala... To, to tłumaczymy to i jest zawsze problem. Czyli gala jest od gali do gali, można powiedzieć. Od, nie, gali, ga od gali do gali. Że rok jest od gali do gali. I wiesz co, jedno drugie jest prawdą, bo to jest tak jak kwadrat i prostokąt. Że, mm, Że każdy mm, prostokąt samo. jest kwadratem. A, ale nie każdy. Kwadrat jest prostokątem. Odwrotnie widzisz. <laughs> Jeszcze raz, każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. No bo. Prostokąt nie ma równej długości boków. No tak. No. A kwadrat, mimo tego, że ma równej długości boki, to jest spełnia wszystkie y, wymagania, jakie y, y, tam y, zabiegówka prostokątów y, wymaga, nie? Okej. Okay. że a, to jest, y, jakie są długości boków? Y, ja mam y, różne. No to nie tu. Tak mówią na... na, na, na... Prostokąci do kwadratów. <laughs> a, bo ty jesteś w ogóle dobry z geometrii, nie? Ja ci pozbawiam. tu chodziło o taką referencję, i ty masz taką piosenkę. fak zapomniałem o niej. Zapomniałem o tym faktycznie. Mało razy. Jakbyś mógł się zaśmiać, bo nie chcę żeby ten żart został stał. Bo po prostu. A, powtarzasz to czy po prostu... wyszło. Zacznę bo ja, się śmiać. Teraz. Bo ja moim zdaniem zróbmy tak, że ty się zaczniesz śmiać i potem po prostu jakby to, to dokleimy, nie? Dobra, czekaj. Poczekaj, ja jakoś powiedziałem, to, że. A, boże, bo za mnie, no, no. Ty jesteś tym specjalistą chyba od geometrii, co? <laughs> Dobrze powiedziałem, nie? Fajnie powiedziałem. No. Coś mi wypadło. No, także fajnie. Tak. Już Dobrze. E, tak jak mówiliśmy, Gala nagradza najlepsze rzeczy. E, top. To, top rzeczy nagra, nagradza z danego roku od Gali do Gali. Jakieś pytania? No to zapraszamy. Witamy na Gali. I teraz tak, jak tam y, trochę kulisy, bo są kulisy Gali. Kulisy Gali? Co od roku. tego się zawsze zaczyna gala. Pamiętamy. Y, najpierw są kulisy Gali, a potem przechodzimy już tak naprawdę stricte do Gali. No, mamy trochę czasu dzisiaj na Gale, więc y, pora jest galowa. O! Tak. Y, Galileo. I ty masz, też, y, ty masz też taki galowy humor w takim znaczeniu, że Mam. napisałeś po prostu wcześniej sobie gala w zeszycie, żeby nie zapomnieć, że tak. jest gala. Mam, tak mam pisane, to był dowód, a może nie? Był, był, był. był. I teraz jest, y, roz, rozumiem, że to jest tak, że masz w tym samym zeszycie, bo właśnie na kuli segali, masz wybory swojego jury. E, moje jury y, zapisało wszystko w notatniku w telefonie. A w telefonie, rozumiem. A nie, nie zdążyłem przepisać do notatnika. Czyli w tym notatniku jest, ten notatnik jest po to, żebyś napisał tam gala, tak jak na początku, i rozumiem, że, 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 że dlatego ten notatnik tutaj leży. Wiesz. Ja jestem z takiej zasady, jak yy, masz miejsce w plecaku, to noś notatnik, bo nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie, nie? I Ile razy słyszałeś o tych biednych naukowcach, o tych biednych wynalazcach, o tych biednych inwentorach, odkrywcach, którzy na, na tych serwetkach ściubili? A, wiesz, Picasso. Wiem. Yy... Jak Luje, tak chcę. Ty... Tak! Wiesz, ja mówię tak, noś notatnik, tak? Ile no. mają miejsca w plecaku, jeden z drugim? No, Einstein czy, czy Leonardo. Oni wszyscy i, i potem słyszysz, o biedny pisał na serwetce, na serwecie. Ty no myślisz, wiem. że wtedy były jednorazowe serwety? Każde karczma, w której przebywał jeden z drugim, dalisz, y czy drugi, y właśnie mówiłem pikanto. Po prostu oni za każdym razem narażali na ogromne, ty nie jesteś wiem. w stanie sobie wyobrazić, jakie to były ogromne koszta. Pieniążki to były... No nie... Ile? <słyski> e 100 koron, 200, no, 200 sekund. Co najmniej. Trzy co karony. Najmniej. I... A co to było za wziąć notes? I dlatego ja noszę zawsze notes. Jestem. Ja sobie czasami yy, piszę teksty. Czasami przejdę obok człowieka, ktoś mi powie. I ja wtedy to zapiszę. No i jest tekst. I jest, i, i, to teraz już wszystko rozumiem, co z tym notesem, ale, ale, ale wybory jury są dokonane w telefonie. Są w telefonie i a, też są tajne. A kto był w twojej komisji wyborczej? Wy, 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 o, w o tym żyli... roku wyjątkowa. Jak corocznie zresztą yy, skład. Yy, mieliśmy tak. Yy, pan, yy, znaczy gościnnie, na, na jakby wyjazdowo był Makita, mm -hmm, yy, co o. w ogóle też ciekawe. A to już teraz rozumiem, dlaczego nie chciał być w mojej komisji? Nie chciał? Bo nie wiem, to jest konflikt interesu, to zawsze tak jest. Mi, mi nie powiedział, że prosiłeś. Ale to może ja powróciłem pierwszy. Mam nadzieję, bo jeśli poprosiłeś drugi i wybrał ciebie, to będzie mega felon. No nie? też, bo ty masz też bliżej, nie? Trochę mam bliżej do niego. No, tym więc... bardziej powinien być pierwszym wyborem. To prawda. Ja zerkam, bo mi tu podświetla, ale ja sobie to obrócę, a będę na to zerkał, jak będę czytał wyniki Żyli. Więc był Makita. Ja rozumiem. Była y, 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 pani, właśnie nie pamiętam jak się nazywa, ale znam jej nazwisko sklebujczyk. O! Pani sklebujczy, sklebujczyk kówna. Y, Och, yy, no to to już to pamiętasz zresztą. Warsztaty, o. pamiętasz wykłady, pamiętasz ćwiczenia, pamiętasz? Pamiętam dlatego, że. Aulę? Aul, na auli, pamiętasz? Właśnie nie, bo ja tam ty zemdlałem z wrażenia wtedy, wiesz, to było tak dobrze, to było to tak było tak piękne, na, że. To było na auli, ty zemdlałeś? Tak, zemdlałem, mnie, mnie po prostu zeskrobywali z podłogi. Nie no, nie było aż tak, ja pamiętam. Ktoś ci podniósł. Ja akurat słuchałem pani Slebujczyk, ale. Ale chciałem Cię podnieść. Ale nie podniosłeś. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. I nie miałem dwóch jedynek. Przez pół roku. Przez pół, roku, to było pół roku myślisz? A potem je znalazłem. Wiesz, gdzie? Ktoś Ci zabrał ja pamiętam. Nie. Nie? One po prostu leżały tak, jakby. Tak. Już wiesz, gdzie, nie? One, po pro... One tak, jakby się wsunęły. I cały ten kurz. Cały ten kurz. Dlatego ja potem przez kolejne pół roku na, z tymi czarnymi jedynkami chodziłem, no. bo to się nie chciało odebrać. Domyć. tak A potem dopiero wpadłem na pomysł, ja głupi mówię, rok mi zajęło, no. pół, rok, pół roku bez jedynek, potem pół roku z czarnymi. Ja potem, wiesz co, wystarczyło zrobić paczka gum do rzucia, 2,40. Ja wziąłem tak? tą, i tą, e, tą gumę, przeciąłem na pół i to idealnie są takie dwie jedynki. Popatrz. Ale wymieniasz to? No one się po prostu rozpuszczają. A, to są te. To są niestety takie, wiesz. Za no, ale... czyli na ile ci wystarczy? No na, na około 20, 20 minut. Krzyszk, ale je, jedna noszę. guma, tak? Jedna guma na. Je, 20... Ale właśnie jedna guma, więc jak masz sytuację taką. Ja, ja mniej więcej paczkę dziennie. Ludzie mówią, ile paczek zużywasz dziennie, nie? No. Pytam mnie zawsze te fajki? Ja mówię, nie. Nie. No mówię gumy, no ale paczkę dziennie to zużywam, nie? <laughs> Czekaj, za dobre. <laughs> za dobre to było to zdanie. Ale kupuję sobie na sztangi też, nie? Więc mm. mam taką sztangę tych. I potem paczkę. No, ale fajnie. Stanga to jest 60? Stanga to jest 60. Zawsze mam, czyst, zawsze mam oddech po prostu jak, jak, jak morski zwierz, jakiś taki wiesz... Ja wiem, jakie morski. są morskie. to koń. Tak. Trochę rybą zalatuję, ale, ale tak raczej tak świeżo, nie? No, świeżo. I co? O czym gala, top gala. Top gala, <laughs> czyli w moim życiu pani tak. i Makita. Ja też zagłosowałem, ale nie we wszystkich kategoriach. Jasne. Bo to, bo, bo to były też głosy dotyczące twoich wyborów, prawda? Bo to jest, jakby, są twoje rzeczy z tego, z tego roku. Mój top. Twój top. Ale oni głosowali na niego. Oni głosowali. I prosiłem też mojego psa Samer. Jasne. A Samer, na przykład, jak jest zima, też się nazywa Samer? Nie. Samer, jak jest zima, to się nazywa Wiosna. Hmm. Okej. Okay. No. I też I język to od razu po, się Pol się nie. Tak, tak. po polsku ciekawe. Tak, tak. tak. Wiosna. Ale też chyba nie, nie każdego dnia. Był taki dzień, kiedy ja się budzę i mówię, Zbyszek. O, fajne macie życie, naprawdę. No, no, no. Takie codziennie, co nie no. rozumiem. Czyli... A potem dopiero zobaczyłem, że pod Zbyszkiem była Summer. No, najgorszy błąd, który popełniłem, to to, że sobie to wyobraziłem. To był, to, to nie, nie, powinno w tą stronę iść. Siedzę jak luj. Tu mam oderwane... no to wygląda... na serwetce pisać. No, jak się wyglądam. Nie przytulił i urwał mi guzik tutaj z tego i no. wygląda Kto po prostu kogo jak drama. to już zostawmy sobie dla, tak się na galę, dla wnuków. wnuków. No. Chciałbym też zaznaczyć, proszę, dla wszystkich naszych odbiorców, że ten odcinek jest pierwszym, który nagrywamy. W momencie, w którym już mieliśmy okazję zobaczyć wasze komentarze. O, i w ogóle niesamowite, ciepłe przyjęcie, pomysły fantastyczne. Pomysły fantastyczne. Dajemy sobie jeszcze chwilę, żeby sobie, żebyście jeszcze pokomentowali na tym pierwszym filmie wasze pomysły. Ja jeszcze nie napisałem żadnego no własnego właśnie, pomysłu, chyba nie bo trzeba. chyba nie trzeba, bo wydaje mi się, że te pomysły, widziałem parę takich, które były inspirujące. Pomysły na coś, prawda? Bo pomysły nie na... na coś. Znaczy, w sumie mrugam tam, a mrugam tu. Ehm, Pomysły na coś, Ym, ale dziękujemy Wam, że tak ciepło przyjęliście nasz powrót. Ym, muszę powiedzieć, że nie, nie spodziewałem się, że aż tak mi tego brakowało. Ym, zawsze o tym myślę ciepło w kontekście naszym, ale w sensie naszym i teraz wskazałem jakby nas, a no właśnie, cały cały nasz świat, świat. To no to jednak się o tym zapomina, że, że Wy jesteście tak wspaniali i. i znaczy, no nie zapominam o tym, że jesteście wspaniali. No, dobra. Ale nie myślisz o tym na po co dzień. Po prostu nie myślisz o tym nie na tak, co dzień. Stajesz rano, i, rano myślisz... i mówię, ale wspaniali ludzie są. <laughs> o, może powinienem w sumie. Ale po prostu chodzi mi to, że jak czytam te wasze komentarze, to są tak piękne historie, tak wzruszające. No właśnie, albo tak śmieszne rzeczy. Tak. Wiele osób pisze, na przykład, w jakich okolicznościach słucha tego. No i, i naprawdę, i nawet bez kitu trafiłem na tylko dwa komentarze, które <laughs> mówiły, kiedy oni skończą, skończą pierw, czy o czymś tak. to będzie. I jestem prawie pewien, że to, to było napisane właśnie dlatego, że powiedziałem, że będą te dwa tak. komentarze. I tak się cieszę. Naprawdę super, je, że jesteście i, i dzięki. Zrobiliście nam mnóstwo frajdy tym przyjęciem. Yy. Odniesiemy się do rzeczy, o które pytaliśmy pewnie w międzyczasie jakoś, bo dzisiaj jest gala. Dzisiaj jest gala, i w takim razie myślę, że to jest moment, kiedy możemy przejść do gali właściwej. <ślesk> 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 Na na tak zwaną pałę wcisnąłem, to jest yy, ale jak się okazuje A na gale miałeś wcisnąć. na gale nie tak no, wiem pomyślałem, że że to ten zielony o gala właściwa to było super takie dźingla. eleganckie tak jest no dzisiaj jest budżet inaczej na nie gali. to jest budżet jest niesamowity gala gala właściwa to jest coroczny segment w którym się rozpoczyna gala właściwa i teraz powiem wam tak są kategorie które mm, są co roku niezmienne i Pierwsza kategoria, Film Roku. Nagrodę w tej kategorii wręczy Grażyna Torbicka. Zawsze Grażyna wow. Torbicka wręcza te... A, zawsze wręcza. Ale tam, ja tam, tam. zawsze jestem zaskoczony, bo no uwielbiam panią Grażynę. O, cudowna, cudowna, cudowna. Miałem ja okazję więc... współpracować z nią przez chwilę. Naprawdę? Naprawdę. O, o, robiliśmy kiedyś na, na WOŚP taką rzecz. Okej. Okay. Koncert życzeń. O Jezu, kiedy to było piękne. <laughs> nie, nie, nie. Nie wiem, zupełnie <laughs> pomyślałem. Nie, nie, chodzi miło mi o to, że. Nie mówię. Nie ja ci powiem dlaczego się zaśpiałem, żeby, Dobrze, było, żeby, żeby potem było nie było, że jestem jakiś stary zboczaniec albo coś. No nie. Bo ty powiedziałeś coś takiego, że z panią Grażyną robiliśmy i, i mi się to skojarzyło z takim zawsze opowieścią, jak tam, no my tam, a skąd my się znacie za damen? A, no To robiliśmy, tam robiliśmy na na wiesz, dokładnie, dokładnie. Tam robiliśmy właściwie jakieś remonty Na remote, Niemcach, nie? Na Niemcach, na Saksach. No. Tak. Truskawki powinniśmy. Tak. <gryliście> Z panią Grażyną. Z panią, Grażyną. Z panią Grażyną roboty w Irlandii. Eee, tak sobie o tym pomyślałem. Dobrze. Eee, pani Grażyna właśnie nam się tutaj może, może wyświetliła, być może nie. Jako wręczeniowca. Dobry wieczór pani Grażyno. O, jeżdż, jak ona zawsze to pięknie mówi, dobry, dobry, wieczór, państwu. To dobry jest wieczór państwu. Dobry o, wieczór państwu, dobry wieczór Niesamowita pani Grażyna. Bardzo Proszę, dziękujemy, dobry, dziękujemy wieczór że się pani... panom, dobry wieczór panom, dobry wieczór paniom. Och, niesamowita. Aż miałem ciereczki teraz, naprawdę, bo pani Grażyna nie To jest po prostu niesamowita osoba. Tym bardziej dziękujemy, że zgodziła się pani wręczyć nagrodę w film Roku. Który to już raz? To by to liczyło. Kto by to liczył. Dobrze, prosimy o, o wybór jury państwa, yy, który był dokonany w ramach yy, filmu Roku Państwa. U nas państwo, yy, naszy, w naszym państwie zostało wybrane yy, wydarzenie filmowe roku o. bardziej niż sam film. Ponieważ w naszym towarzystwie, po naszej stronie stołu zostało wybrane wydarzenie filmowe roku, tak jak powiedziałem sekundy temu. Yy, i to filmowe wydarzenie to była premiera filmu Bobby and Open Czyli mm. film. Filmy, które na nowo przywróciły moim zdaniem, wiarę w kino w kino. Po tych strasznych, pandemicznych wydarzeniach. O, oh, Boże Uchowej, tak. Przekonały nas, że w dalszym ciągu potrzebujemy tej rozrywki, i w takim wydaniu. Że chcemy wychodzić z domu, chcemy współprzeżywać z innymi ludźmi w kinie, w sali kinowej wrażenia. Chcemy mieć duży ekran, duży dźwięk, chcemy słyszeć albo nie, co tam sąsiedzi, czy koledzy, czy ludzie po prostu z miasta, czy otoczenia myślą, przeżywają, jak przeżywają. Chcemy być częścią grupy, która doświadcza filmów w kinie i Barbie i Oppenheimer przywrócili na pewno wiarę w to i za to, wydaje mi się, powinni zostać wyróżnieni co najmniej z tym, że ja widziałem z tych dwóch filmów niestety ten gorszy, bo drugiego Open nie Heimer, widziałem, czyli. więc nie wiem, czy jest lepszy, ale y, mam nadzieję, że jest lepszy, ponieważ Barbie jako film i tutaj niestety będę postacią kontrowersyjną w wielu kręgach, zwłaszcza tych dziecięcych, które kochają film Barbie. Y, no, nie, no masz, masz problem, jakby nie, nie zbliżaj się do przedszkoli, nie? bo już tam no jest tak. sporo dla ciebie. Kiedyś bym do ciebie podszedł, wiesz? Lubiłem twoje piosenki, ale uczułem się z Jesteś u mnie tak od Barbie. Się uczyłem, tak. Jesteś u mnie tak, jak jak gadasz, o, jak powiedzisz o Barbie. No, e, tutaj właśnie taka wymiana była. No, e, rozumiem, rozumiem. Ale tak, nie, Barbie, y, to nie jest tak, że ten film mi się nie podobał, ten film mi się podobał. Ale podobał mi się o wiele mniej niż myślałem, że będzie mi się podobał. Jest. Uważam, że jest ważny i zaczął fajną dyskusję y, międzypłciową, y, która bardzo mi się podobała. Uczestniczyłem w niej parę razy po obejrzeniu tego filmu. I y, no, może nie zaczął tej dyskusji, ale na pewno był jakimś argumentem w trwającej od, od wielu lat y, dyskusji na temat różnic między płciami i, i tym, y, jakie role y, są przypisywane tym. Y, tym, tym w naszym społeczeństwie. O tym był ten film? Też. czy ja nie widziałem. Ja myślałem, że tam jest tak, że. A widziałeś ten film? Nie. A. ale no jak, no, że, że jest ona, tam sobie chodzi tak, na tak, jak zawsze. No bo to nie dasz rady nią chodzić tak normalnie, zawsze tak się chodziło. No tak, ona, I ona nie zginęła kolana. sobie też tak kibała, nie. Ona nie zginęła kolana. A w filmie jak... też nie zginęła. W filmie zginała kolana, no. ale nie zginęła stóp. Or did she? I. No i zawsze się po prostu zdejmowało ubrania. Mm, tego Było? jest mało. Tego jest mało. Okay, nie ciekawe. I, no, nie i z Kenem niestety. robił tak. Mm, to jest. I też tak robili, tak się. Tak. W sensie tak na boki. Nie, to nie pamiętam, ale wydaje mi się, że się normalnie całowali jak ludzie. Jakby. A, to ja myślałem, że to jest jakiś rodzaj jakiś prawdziwego filmu, jakaś rekonstrukcja, to są jakieś... Jakieś bzdury. E, to... Ale wydarzenie... a, drugi? a drugi, Oppenheimer, no nie widziałem jeszcze, chociaż no, mam wobec niego jeszcze większe chyba oczekiwania, o. niż w stosunku do Barbie i mam nadzieję, że ten film jest Może wspaniały. Możemy iść razem, bo ja nie byłem na tym filmie również, a chciałem iść. No. Tylko, że za każdym razem w tym kin niekonkretnym, którego nazwy nie wymienię ze względu na to, że no, nie chcemy tutaj używać wulgaryzmów na... na no to prawda. Chcieliśmy na... zawsze, żeby było po prostu... <laughs> tak. Zwłaszcza w trakcie gali, kulturalnie. Tak. Zawsze było po prostu... No widzisz, normalnie bym powiedział z ludźmi, ale na gali uroczystej, kulturalnej pani Grażyna stoi obok. O, dzień dobry, jeszcze raz. Najmocniej, przepraszam. przepraszam. To w ogóle przedługi wstęp do nagród. Tak, tak, przepraszam. Tak. Pani Grażyna, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. W każdym razie, no zawsze tam po prostu było dużo ludzi. No, bo to no, właśnie o tym mówię. No właśnie, to jest o tym ten mówisz, sukces, to mówię. Jest to jest Więc moim zdaniem, z naszej strony, komisja, jako że nie widziała filmu, który wyszedłby w tym roku i który by naprawdę wiele zmienił. Powiedziałbym, że nasz głos, i poszedłby na statuetkę, dla, mm, dla, dla, te, dla tego mariażu tych dwóch jakże różnych y, filmów, ale jednak takich, które zmotywowały y, odbiorców i społeczeństwo, by do, te, do tych salki nowych ruszyli. E, Oppenheimer i Barbie. Dla tych twórców... Y, to ogromne, o, Ogromna nagroda, ogromny podziw i gratulacje, bo naprawdę zasłużone. Oczywiście. Fantastycznie, po naszej stronie stołu akurat w komisji byłem tylko ja. O. No, niestety, cały czas, cały czas po prostu też szukam przyjaciół. No tak. Jakbyście tam. No w, no w internecie jak nie jak szukaj. Toś... No, mam nadzieję, na jakiś tam. Piesz... W internecie nie ma przyjaciół. To, już, to już się przeczytałem w internecie. <laughs> Film roku. Ja napisałem tak, ja nie oglądałem w tym roku żadnego filmu. Myślisz, że to prawda? Tak, niestety, poza trzema filmami, które byłem na w kinie z, z Borysem na nim. Na nim. <noise> Czyli domyśla się, że kinofamilijne raczej. Kino familijne, spośród których jeden film jest <noise> straszny, to jest sytuacja, przepraszam Pani Groszy, <noise> jeszcze <już> raz <noise> to, Bo to są emocje, to jest gala. Ja wiem. Mm. To był ten film, o którym pisałem na Instagramie, że to jest film o małych kotkach, który był jakąś masakrą teksańską, francuską. Właśnie te francuski, ja zawsze wiedziałem, że to są ludzie po prostu innej moralności ja nie wiem, no to jest jakaś masakra. Czy istnieje rasizm w stronę Francuzów? Yy, tak, ale nazywa się inaczej. Okej, okay, bo jeśli tak, to ja bym się do tego rasizmu zapisał, bo to jest sytuacja tak... Ksenofobia. Którym... O, właśnie, no. Yy, to jest tylko w stronę Francuzów? Yy... Nie. Nie, to ja, to ja potrzebuję coś tylko konkretnie w to. to. To jest też coś takiego. Frankofob? Bym powiedział? Tak. Albo jak jest. Jak jest y, ci, co nie lubią LPGT? To jest y, nie hemofilia, tylko homofobia. Homofobia. No dobrze, notofobia, dokładnie. Y, notofobię bierzemy stamtąd i zamieniamy pierwszą. To jest frank, frankofobia. Ja jestem frankofobem. Dlaczego? Dlatego, że piszecie. A? Już, dlatego już jest pani Grażyna, tylko powiedziałem tak. To się dlatego Głównie... powstrzyma. To się dlatego powstrzyma, bo już, już, już ręka tak, była, jest... żeby państwu przypominać. <laughs> Najmocniej to przepraszam. przepraszam, przepraszam. <laughs> I teraz sytuacja jest taka, że piszecie dla siedmioletniego dziecka, że jest film o kotkach. Słuchaj, yy, 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 śledź Losy Kotka. Jest to. Aha horror tak naprawdę. Pierwsza scena jest taka, że dziecko chce wyjść z kina, bo kotek traci matkę, która wyskakuje przez, przez okno. Sytuacja jest taka, że matka ginie jak najprawdopodobniej. Okno, jak okno w dachowe, dachowe, bo to są dachow, dachowe koty. Dachowca. No to na dachu jest okno? Nie, okno dachowe, sobie wyobraź. Taki... A, wiem. Su, l, su, luft, su, Nie, psufiska. w sumie się używa jednego określenia na to, które jest tożsame z... Tak jak się na buty mówi... Określone słowo, tak się na to też mówi, ale nie powiem, bo też nie chcę używać vulgarizmów, ok? Dobra. Ale takie okno, takie wiesz, które jest na dachu, na dosłownie. świat. Na świat, tam. I ten kod wyskakuje stary kod, matka-kot, małe makoty, nie? Wyskakuje, prawdopodobnie ginie, no bo ona skacze, pff, nie ma jej. Po czym jeden z tych kotków małych idzie za tą matką. I on prawie też ginie na, 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 na krawędzi. Jest dosłownie sytuacja taka, że jest. A i to żeby to była jasna jest sytuacja, to jest, nie jest animacja, to są prawdziwe koty. Więc jak siedmiolatek ogląda, to myśli. No Borys mówi, co to jest. I, i mówi, nie, nie, powiedział co, nie no, zaczął po prostu, no prawie płakał, naprawdę, to już, to już powiedziałem, to już, to już naprawdę była sytuacja o tyle, no zobaczcie ile emocji mnie. No. Tak jak mówię, frankofob. I teraz sytuacja jest taka, że to jest tylko opening scene i pod to jest taka muza jak naprawdę hardkorowego horroru i potem przez cały ten i on ostatecznie przeżywa. Uff, sobie myślę, okej, okay, najgorsze za nami. Czyli mamy trudną historię życia tego kota, on trudno zaczął, już będzie okej. Okay. I potem on ma takich przygód Masę innych, aż w końcu ucieka do lasu. Na tam jakiś dzik go prawie zabija, pantera śnieżna, czy jakieś inne rzeczy. On praktycznie macie przez 90%. Yy, yy, no nie, no nie, teraz sobie przypomniałem. On w końcu wraca z tego lasu. Kot poszedł do lasu. Nie ma go przez cały czas. Dziewczynka za nim płacze. Kot się odnajduje w jakich okolicznościach, szuka jedzenia, bo jest mega głodny, zaraz umrze. I jest jakieś truchło leży, czy coś takiego. On próbuje to złapać, złapać to, i niestety w drut kolczasty się zahacza i nie może wyjść, poranione całe, całe yy, ciało. Po czym zima oczywiście jest, no bo, bo dajmy bo i, 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 i jakąś sprzyjającą porę roku. Leży przez parę dni, umiera prawie z wyziębienia. Dziecko płacze. Wszy... A, i żeby była jasna sytuacja, na sali wszystkie dzieci płaczą. Wszystkie. I wszędzie się odbyła ta sama rozmowa. Nie, nie zostań, jeszcze nie, nie wychodzimy. Jeszcze, jeszcze momencik, jeszcze zaraz się skończy. Wszyscy tak e, mówili. No dobrze, kotek jest uratowany, biorą kotkę, rozumiesz. Hipotermię on ma. On tak naprawdę w tym lesie nie dostał tylko nowotworu. A tak to ma wszystkie choroby świata. Znalazła taka baba, która też jest tam sama w sobie straszna, mieszka w lesie i zadzwoniła do tej dziewczynki, żeby ona przyjechała po tego kota. Żeby się z nim pożegnała. Kot. Zaraz umrze, przychodzi dziewczynka i, i co mówi ta, <śm> ta, ta baba z lasu? No, Zjemcie. Lepiej, jak za trzy dni kot się nie obudzi, nie to go tą strzykawką zrobię mu eutanazję. I wtedy wszystkie dzieci myślą. ledwo co ten kot żyje. I, i teraz od tej pory rozpoczęła się sekwencja odliczania czasu, kiedy ona go tą strzykawką Niemożliwe. po prostu zabije. Świetnie, brawo Francja, brawo, naprawdę. Taki jest film? Taki jest film. I Do to jest... piła ile? 11? <laughs> I to op opowiedziałem naprawdę, parę tylko motywów, cały no, film ale to, jest to straszny. No ale to wróżbity dzwonisz. <laughs> no właśnie. I to najgorszy film, nie polecam. E, to numer 3. Numer 2 Mario, świetny film, bardzo bardzo dobrze się wywiłem, ale mój wybór roku tego filmu i przysięgam, że nie oglądałem żadnego filmu poza tymi trzema filmami. Żadnego. To niesamowite. Takie um, czasy, co? No, takie czasy, bo to też wiesz, nie masz czasu wieczorem, no to oglądasz krótszy serial, a nie oglądasz filmu na, na cztery wiem, razy, nie? Wiem. Między nami żywiołami. O właśnie, ty polecałeś film. to, ja to muszę o... obejrzeć. Ja to chyba zacząłem oglądać, ale piękna nie. Piękna historia. Wszystkie. To, jak się powinno budować historię, tak w tym, w, tym, w tym przypadku jest. I sytuacja jest taka: nie będę opowiadał o co chodzi. Zapraszam. Myślę, że dorośli się też bawią dobrze. Ja rzadko kiedy płaczę na filmach, siedzę z właśnie moim siedmioletnim dzieckiem, jeszcze wtedy niestraumatyzowanym tym, tym kotkiem, bo to był ostatni film, który obejrzeliśmy, i pewnie ostatni na długo. Mm. I, i, I po prostu łzy mi ciekną i tak się, jak taki stary wuja, ale tak naprawdę taki stary tata, obracam się do Borysa i mówię, widzisz Borysku, to nawet, nawet ta cię pociekła łezka. A Borys, mu, a Borys mówi, mówi: mi już poleciało tak dużo. I coś, o, sweet moment. Dziękujemy ale Pani Grażyno. Tak, dziękujemy jeszcze raz, przepraszamy. przepraszamy. Już spokojnie może Pani odpocząć tak i dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy za rok. Zapraszam tak zapraszamy, zapraszamy za dziękujemy. rok. Kolejna kategoria, prawdziwy serial roku. Co roku mnie zaskakuje nazwa tej kategorii. A no bo dla to jest państwa... tak z humorem, bo my jesteśmy humorzyści. Tak, to jest tak, tak, tak. Prawdziwy serial roku. O! Prawdziwy serial. Dlaczego to się nazywa prawdziwy serial? Bo mamy też osobną kategorię serial animowany. Więc, żeby nie było nieanimowane, to, to organizatorzy tej gali postanowili nazwać to prawdziwy serial roku. No idioci. Szanowni Państwo, prawdziwy serial roku po naszej stronie stołu został wybrany. No tutaj na, reinterpretacja e, regulaminu to się zdarzało już w poprzednich galach. Czyli nie serial, który w tym roku się ukazał, tak. a serial, który po prostu w tym roku został obejrzany. Państwo, którzy są stałymi widzami, wiedzą, tak, e, stary, ale, dla, roku, nowych, ale e, dla nowych ale super, subskrybentów, czy subskrybentów, czy, 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 czy tych, y, co tam dołączają do nas po prostu mają bilet, no to. Witamy serdecznie i faktycznie to tutaj ta kategoria pozwala na wybór serialu, który niekoniecznie w tym roku się ukazał, ale w którym na przykład jury obejrzało ten serial i on zasługuje na ogromne wyróżnienie. Kochani, no nie może to być inna decyzja. Nie może być jednogłośnie. Czy to jest na by? Tak, jednogłośna okay. decyzja całego jury i Makita i Zbyszek, który wyjątkowo też w tej y, kategorii oddał głos. I Samer, ale także y, pani. pani... Hmm. Zobacz, tyle lat się zdoby, nie? Z Hej, e... Szejbalczyk? No jak mówię, ja byłem wtedy nieprzytomny, więc ja mam prawo no, zapomnieć. ty możesz mówić, zapomnieć, ja to powiedziałem z trzy razy. Mm -hmm. Szejbalczyk. Szajba... Nie. Schaboy... Ym... Dobrze, tutaj poprosimy o wklejenie nazwiska, <laughs> które powiedziałem na początku gali. No, ym... właśnie ona. Po prostu ta pani profesor z uczelni. Hmm. Szejbalczyk strzelił, ale na pewno nie. Poprosimy ym, o osłonięcie y, nazwy. A właśnie, prosimy, kto jest, kto wręcza na nagrodę tutaj w tej kategorii? W tej kategorii? Chyba Okił Kalidow. O. Wieloletni reżyser świata według kiepskich. Y, no można powiedzieć, że w takim razie weteran. Nie, Jezu Chryste, ja chyba przekręciłem jego nazwisko. Poczekaj, proszę Pani, pani Okila jeszcze... Nie, bo, o, o, Kamidow. Kamidow, ale byłem blisko, bo tak. Kalidow to jest oczywiście nasz mamet, Kalidow fantastyczny fantastyczne ma. Panie, panie Okile, jeszcze przepraszam bardzo, ale ja jakoś zawsze uważałem pana za sympatyczną jednostkę, dlatego poprosiliśmy w tym roku bo Okił Kamidow, wieloletni, tak jak mówiliśmy, reżyser świata według kiepskich, wręcza tą, tą y, kategorię, nawet przeczytałem sobie teraz, mieszkający na stałe we Wrocławiu, pan Okił przyjechał z Wrocławia. Na dzień, witamy, dzień dobry. Dziękujemy. Bardzo miło, że pan przyjechał, gdzie pan stoi, bo się spojrzałem tam, to... Za... Z samochodem? On właśnie zaparkował. <laughs> bo, bo to jest też ważna informacja. Właśnie źle zaparkował. Wie pan? Przy Czeka. wejściu blokuje wjazd. Jest, jest ogromna, nie ogromna afera, ogromna heca się zrobiła. Zostań pan okił <laughs> pan, pan pan, pan, jak jest pan powrazić nie po prostu sami sami My Zrobimy i pan jak pan zdąży... To pan przyjdzie, jak pan nie zdąży, to proszę odblokować ruch. No. Dobrze, to e... my powiemy, a pan po prostu... Tak wróci jest. jak pan będzie gotowy. Dziękujemy. Tak, Rozpłakałem się. To jest zrozumiał najbardziej. Że musi przedstawić samochód. Bo zostawił gwiazd. Dobrze. E, e, dobrze, to my tu powiemy. Dobrze. Tak jest. Nie, proszę nie sprawy. Muszę dokładnie. Bo teraz pan będzie gadał jeszcze. No, Wrocław. Wrocław, tak, Wrocław tak, przyjechał. Właśnie, przy, przyjechał, Wrocław. No. Zapraszaj do tak. Stolicy. E, kochani. Mm, nie mogło być inaczej. Poprosimy o odsłonięcie na tablicy y, tytułu serialu. Bary. Dokładnie. Barry, Jest właśnie. to serial y, stworzony przez Billa Heydera, znanego pewnie większości y, z was, z nas, y, z popularnego programu w Stanach Zjednoczonych, SNL, czyli Someday Natural Lights. To jest taki program o oświetleniu, ale tylko o naturalnym. Tak. E, to jest... E, jest... Jeżdżą w, w różne miejsca na świecie, badają temperaturę przepraszam, barwową tego świata. dostałem właśnie informację, że... Pomyłka? Pomyliłem się. A, jednak, Pomyliłem przepraszam. Się. Przepraszam, dostałem też drugą informację. Może, y, może zabarkować za, za Skodą. Skoda y, może... Po... Może zaparkować za Czarnym samotnym Czarnym Słomotem przejemnia. Tak, tak. Może zostawić. Wracam tutaj, halo? Halo, halo? Halo, halo Franku, halo, halo Mietku. <ścoughs> Pamiętasz? Eee, tak, tak. Saturday. Tylko nie No. Nightlife. Czyli jakby życie nocne w sobotę. W sobotę. Tak, jednak z tego programu. Bill Hader, reżyser, scenarzysta, główny aktor, aktor w tym serialu. Kochani, no niestety tutaj nasz przyjaciel nie wiem, czy byłeś tego świadkiem. Chyba nie, bo chyba ci jeszcze nie było podczas tego spotkania. Na świecie mnie nie było. Może może w ogóle na świecie. Nasz przyjaciel, nie będę mówił kto, ale jego portat wyjdzie naprzeciwko Ciebie, powiedział, że jest w trakcie trzeciego sezonu yy, Barego i przestali oglądać, bo im się znudziło. Oni... Czy chciałeś powiedzieć były przyjaciele? <laughs> Naprawdę trochę tak nam się tak powiedział? Trochę nam się znudziło. No, jak to trochę nam się znudziło? Szkoda. Nie, to nie jest tak, że już go nie oceniam za to. Okej, okay, już. <laughs> Rozumiem. Czasami można się czymś y, najeść i nie masz na to ochoty. Szkoda, bo moim zdaniem ten serial do samego końca zasługuje na to, by go celebrować, doceniać i tylko jest lepszy. Choć oczywiście przyznam też uczciwie, y, że, że czwarty sezon dla mnie był czymś innym niż pierwsze o, trzy. Tak. Ale chyba tak miało być. Zwłaszcza, że czwarty wyszedł y, jako nie jedyny. Dawno. Po, po, po dość długiej przerwie, tak. chyba. Natomiast, kochani, serial Barry jest serialem, którego się nie spodziewałem, yy, który jest dla, byłby dla mnie bardzo świeżą produkcją pod kątem tego, jak to jest zrobione. Jak bardzo się zmienia w międzyczasie, jak ewoluuje, jak, jak bawi się formą sam ze sobą, jak, jak łączy dwa gatunki, które wydawałoby się w połączeniu wypadną niezręcznie i. i i krucho, i blado, i co ciekawe, wydaje się, że tak jest. A ostatecznie dla mnie wszystko to było uzasadnione, dla mnie to stawało się tylko lepsze i, yy, i uwielbiam wszystkie decyzje, które zostały podjęte wokół tego serialu. Myślę, że taki, który rzeczywiście z punktu widzenia tego, co mówisz, trochę wyznacza nowy standard pod tytułem hej, to nie jest tak, że jak robisz serial, to tego musisz zdefiniować na takiej zasadzie, że to jest thriller, thriller tak, albo piler. To może być... W zależności od tego, czego chcesz, to tym to może być na, tak na ten moment. Nie? I masz sekwencję, gdzie przez 15 minut jest bardzo coś na serio. Za chwilę jest to kontrastowane po prostu bardzo dziwnym humorem, yy, ale jednak humorem i to takim, który jest w, w krzywym zwierciadle, jest, jest trudnym humorem, ale jest humorem. I uwielbiam tę historię. A, natomiast ostatecznie dla mnie jest to oczywiście serial dramatyczny. No tak, I, i, oczywiście. I, 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 i. Co też bywa zaskakujące w momentach, w których ta komedia tak szybko zderza się z dramatem tak. i myślisz Przeplata sobie, ja tak... się jeszcze śmieję, a nie powinienem się ja, tak, ja nie chcę się śmiać. Tak. Ja nie chcę się śmiać, błagam cię. Mhm. A czasami nawet są takie momenty, kiedy mówię, fuuu... To jest taki, ja teraz powiem, poproszę o taką może jakiś podkład muzyczny, yy, ale chciałbym, żeby yy, jednak nasi widzowie mogli zobaczyć twoją reakcję na twarzy, jak ja powiem o jakiejś scenie. Poprosimy o podkład muzyczny, pani no. panie, styno, panie, styno, panie styno takie rzeczy też. No, śpiewa dal się gotuje, komponuje. <laughs> panie stesowite. Poproszę o muzyczkę. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Ogromne brawa, ogromne brawa. Tak, wracamy do naszej gali. No ja będę niestety mało oryginalny i powiem, że miałem to napisane też na by i to był z Barry w pierwszej kolejności, jak widzisz, ale z drugiej strony po myślniku napisałem Babylon Berlin. W tym roku wyszedł czwarty sezon albo, albo w tym roku ja tylko go obejrzałem po prostu. Mm, chciałem docenić ten serial, jest fenomenalny dla osób, które lubią e, niemieckie kino. <laughs> Jesteś niesamowity. Niesamowity. <laughs> No to jest naprawdę rzecz warta uwagi. I myślę, że gdybym obejrzał w tym roku serial, który je polecało ziliard osób, czyli Bear, to też by się to zdarzyło. The Bear. Tak. I to by były wszystkie trzy na by. Zobacz. Najlepsze seriale są na by. Eee, tak. Eee, ja widziałem serialu Bear parę odcinków i. Nie. Eee, nie, ja po prostu. Czasami mam tak, że coś od razu działa I chce mi się oglądać dalej Czasami mam tak, że widzę, doceniam Ale to jeszcze nie jest ten moment Więc, Jasne. Y, Pewnie do tego wrócę Pewnie nie będę zaczął od początku Powiem tak, zagrany jest fenomenalnie Przedstawia fajne uniwersum Wydaje się być bardzo rzetelnie y, Bardzo rzetelnym Przedstawieniem tego jak naprawdę Mogłoby wyglądać życie małej knajpki y, Prowadzonej przez takie zżyte Towarzystwo Wydaje się to być bardzo po prostu prawdziwe Nakręcony jest przepięknie. No, główny bater jest fenomenalny. Tutaj mm -hmm. to, to nie ma wątpliwości. Jest nagradzany nieprzypadkowo. Wydaje mi się, że ten serial może zaoferować dużo więcej niż na razie mi zaoferował. Będę, będę go na pewno próbował obejrzeć z ochotą, bo faktycznie chyba zasługuje na cały ten praise, który Jasne. zgromadził. Dobrze. Kolejna kategoria. Kolejna kategoria. Jedna. Serial animowany roku, Witamy w kategorii. Witamy i bohater polskiej telewizji. Wspaniały, animowany Reksiu. Dzień, dzień dobry. Reksiu, fajnie się jawnie wzięłem. O tylu, po tylu, lat latach, tylu latach, latach. Trochę się, trochę się pan roz. a nie może mów, nie hmm, Chyba nie. Jest pozytyw. jasne, jest. Ok. Bo ja chciałem powiedzieć, że rozpił. Rozpił, ale też stracił ucho. To jest też. Dziwne. Stracił ucho, to prawda. Ale nie tak jak mówię: piękna dusza. Piękna Bardzo dusza, dziękujemy. piękny Witamy. pies, chociaż też słyszałem, że nie mają y, psy dusz. Natomiast cieszę się, bo y, żebyśmy tylko wyjaśnili jedną rzecz. Ja mówię o psie reksio. A ty? Ja mówię o psie reksio. Czyli mówimy o tym samym psie. Który będzie wręczał tą nagrodę. Witamy serdecznie. Tak. Eee, a baba, przepraszam, on ma oba ucha i jedno po prostu się schowało pod. A, okej. Okay. Jest, wszystko jest jasne. Panie witamy po, witamy po latach, świetnie się pan trzyma. I e, no tak, kategoria. Bo ja pana znam, jak pan jeszcze był młody, to też rzadko tak. fanowskie sobie pozwolę tutaj no. e, wtrącić słowo. Dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie i dziękujemy, że będzie pan, w, chyba w ulubionej pana kategorii, e, wręczone nagrodę. W sensie, on, on jeszcze, z tego co wiem, tam, bo tam był formularz, on się jeszcze... Mm, on pan się Reksiu ogóle... czy kto? No, no, o, no pan, pan Reksio. A, bo powiedzieć on i ja ci byłem pewien. A nie, 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 on się jeszcze na jedzenie roku, wiesz, chciał załapać. Mm. Um, ale... ale to jest ludzkie, panie Psiu. Tak, 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 tak. A panie, proszę wiecie, jakby pan... Panie tak... był. Bo... Oczywiście. A jakby... Jak miał pan... Bl... Powiedzieć, no? Nie. Jak chciałem towarzyszyć Ci w Twoim pytaniu, ja nie miałem swojego. Okay. Jakby Pan mógł zaszczekać tak jak za dawnych lat. O, to, to może, może wykona tę próbę dwa razy z dwóch różnych mikrofonów. Zaczniemy od tej części stołu. <gryw> 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 Nigdy nie widziałem pół odcinka, ja nie mam pojęcia, ale strzelabym tak. <gryw> nie, na o, pewno to, nie. nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Czemu ja szczekam jeden w ten sposób? Ja umiem raz szczekać? Znaczy, pan Reksiu. Bo wiesz, bo ja w ogóle miałem takie założenie, że to on pokaże, a nie my. Ja zapomniałem, że on może. Justyna, dzięki. Og ogromnie, ogromnie jest pan Reksiu zażyczowany tą sesją. To jest ale, najlepsza gala. Ale no, wszystkich niestety, gal. niestety. To jest moja gala. no gala. No tak, Wyglądasz tak, tak. jak ochlej. <laughs> to przez ciebie. No, mus Musiałeś w piłce no. Panie Reksiu, prosimy Pani w takim Rekcie, razie o zaszczykanie, jak jak pan jak, 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 jak pan ey, kiedyś czekał, to to, A. A. to, to, ja. to, dobrze to. Nie, Prosimy. Tak, to się. Tak. Pojutrze, że się Nie, super. fajnie. fajny nasze zaszczykanie. Tak. Jezu. Boże, ale z takim, w taka, z takim, to fajki. Chyba od Panie Reksiu, w takim razie proszę się nie stresować, pięknie wszystko się zgodziło. Fajnie. Najlepszy serial po tej stronie stoł. E... Animowany. Ja mam tutaj taki serial. Czy się udało? Właśnie nie pamiętam, właśnie, bo mam wpisany myślnik, i nie wiem, czy to jest nazwa serialu, tytuł. To może być zapowiedź, yy, więc ja w międzyczasie powiem, że po naszej stronie stołu yy, film animowany. Akurat serial był tegoroczny, oczywiście, ponieważ nie dalej jak w tym miesiącu ukazał się drugi sezon serialu, który polecałem. Nie ja w tym roku. Tak, chyba tak. Czyli Invincible. drugi sezon serial Invincible. Ja w międzyczasie, bo nie pamiętam jak, jak to było, czy już byłem po przeczytaniu komiksów, wydaje mi się, że nie, że byłem po obejrzeniu serialu, ale jeszcze albo w trakcie, albo nawet przed czytaniem komiksów. W międzyczasie przeczytałem y, wszystkie tomy zbiorcze y, tego komiksu. Jest to jeden z najfajniejszych komiksów, jakie czytałem. Uwielbiam historię opisaną, uwielbiam przygody Marka Greysona, uwielbiam po prostu y, Roberta Kirkmana i y, y, Ryana O'Tleya, którzy y, przede wszystkim jakby tworzyli y, ten komiks. Invincible jest faktycznie chyba moją ulubioną y, opowieścią o superbohaterach, y, bo totalnie łamie wiele takich y, sztamp. Undewe. <laughs> Właśnie myślałem, że zacząłeś tłumaczyć na niebieskiego, ale dla... No tak, bo teraz jest zmiana władzy, zapomniałem. <grym> że no tak, no Nie, ale kochani, <grym <grym y wiele takich klisz wiele takich nawyków, które pasują do opowie opowieści superbohaterskich. Zresztą tak jak wspominaliśmy kiedyś o serialu The Boys, on właśnie łamie parę takich ścian, parę takich tematów tabu, bo świat superbohaterów jest bardzo pełen tabu. Y Invincible jest wspaniałym serialem. Bardzo go polecam. Wyszedł drugi sezon, którego nie widziałem, natomiast To zdajesz jest... nagrodę, wynagradzicie nagrodę czemuś, co nie widzieliście? Eee, ale daję łapę, Rekwiu. No niesamowite <noise> jest. Nie. Dziękujemy <noise> bardzo. Mm, mm, jeszcze raz, <noise> tylko niech się pan nie odzywa, Panie Rekcie. To Już drugi raz tego nie ćwigniemy, nie, nie ale, ale niech pana przy, przykład będzie. Będzie też takim, jakby ostrzeżeniem drogowskazem <noise> dla naszych młodych widzów. Jak... Trzeba o siebie dbać. Trzeba tak. po prostu o siebie dbać. I jakby kardio, ale też po prostu braku żywek. Tak. Pani, pani kochani. Ogromne gratulacje. Dla... Ogromne gratulacje. Drugi sezon dlatego? Dlatego zakładam, że drugi sezon będzie równie dobry, ponieważ widziałem, jak reinterpretowano komiks na serial w pierwszym sezonie. I wątpię, żeby ktoś nagle zrobił to gorzej. Dlatego w ciemno, ale y, jednak z jakąś podstawą uzasadnienia y, drugi sezon y, serialu Invincible dostaje ode mnie y, pana Makity. Tutaj no, Zbyszek już nie głosował. Pani profesor i y, y, y Samer też y, nie, nie głosowała. Rozumiem. Bardzo, bardzo dziękujemy za tą nagrodę. Gratulujemy zwycięzcom. Przechodzimy do następnej kategorii. Kolejna kategoria. Upewniłem się. pani, Reksiu, jeszcze raz ogromne podziękowania. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Jest tam kość, tak jak się tak umawialiśmy. Jest, ale właśnie chciałeś, co on zostawił. Ja posprzątam, ja mam doświadczenie. Spokojnie. Dobrze, zapraszamy do następnej kategorii. No to chyba redaktora ulubiona kategoria. Redaktora ulubiona. Kategoria Książka roku, Audiobook Roku. Mamy kto tam stoi, bo tak z daleka. Przede jest albo remigiusz. A, Remigiusz, mróz, oczywiście. Tak? Jezu. Po prostu nie myślałem, chodź, Remigiusz, bo nie, nie, nie myślałem, bo ja... że ty jesteś tak przystojny na żywo. On jest na przy, na przystojniejszy, to prawda, ale też y, mogłeś się zmienić, bo dostaliśmy przed chwilą, y, znaczy przed galą, informację, że może nie dojechać. Że może nie dojechać. Że ktoś stanął przed wejściem. <laughs> Że ktoś tak... I, i że, że nie, nie, da się, tak. nie da się przejechać. Zapraszamy Ale już jest wolne. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień 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 dobry. No niesamowita sytuacja, ogromnie, jakbym wiedział, bym się ładnie ubrał, a wiesz ale co, co, co trzeba to, zrobić to on ze mnie zrobił takiego luja. Przepraszam cię. Tak, ale tak. no ja, ale to ja, ja zrobiłem, tak... bo, bo się przytulił Radek do mnie. Wiesz, co trzeba zrobić w przyszłym roku? Co? Dać gościom mikrofon. O, dać gościom mikrofon, dobrze. Yy, ale to wiesz, no ile legal, tyle nauki. Oczywiście W takim razie my Pozwolimy sobie, panie Remigiuszu, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Będzie Ogromnie. pan wręczał statuetkę za najlepszą książkę Audiobook i może tym razem yy, te, no, ta część stołu. No u mnie oczywiście Remigiusz Mróz, prawda? Be, <grych> Któż by mógł jedne dostać? U mnie też. Dziękujemy bardzo. Dziękuj <grych> no bo, bo tak, tylko ile nie, książek w Właśnie nie, nie, nie wystarczyłoby statuetek. <grych> no właśnie, widzisz. No nie, to pozwoliliśmy sobie na taki humorystyczny żart, proszę. Oczywiście proszę gratulujemy, oczywiście um, szanujemy i, 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 i to, to oczywiście prawda, Oczywiście. Jest pan najbardziej poczytnym polskim autorem. Jest to fakt. Prześcignięty został jeden tak... c... przez. Nie, właśnie, on jest prześcignięty wszystkich. O Biedem, że jednak jest jednak księga. Wydaje mi się, że właśnie on jest lepszy niż Sienkiewicz, lepszy niż Mickiewicz i reszta. Już się pamiętam więcej. A... Raymond. Raymond. No właśnie. On... To mi przypomniało, że miałem wiesz co? Pomalować, odmalować ściany. Oh. Y że, że, że właśnie to tak. Ale dalej moim zdaniem w tej kategorii statuetkę roku na następnej gali, bo to jest następny rok, albo może tak, następnej powinien zostać za, za interpretację słowa cringe. Nie kręć tym, nie rozwala to se, se, no, szczerze. Ten... Myślę, że cztery razy dziennie. Niemożliwe. Nie możliwe. No, nie jak tym, tak. jak, jak sobie przypominam. no, no Niesamowita sytuacja. Nie kręcz tym. Przepraszam, panie Regiuszu, tutaj działa. Przepraszam, bo my jesteśmy w ogóle na ty, ale w Dagali jesteśmy na pan. Przepraszam. Tak, ale proszę, Bo no, no. to jest gala, to się. Yy, tak. no, gala to, to się pop***ala, <gala> 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 Jest gala, to się pop. <gala> <gala> jak to mówię. Dziękuję bardzo. nie fajnie, powiedział. Zajnie. Zajnie. No, no mówię, gala top. E... <gala> To jest. To jest, tak jest. Top. To jest najlepsza nazwa nasza. Jak ja się dzisiaj cieszę. To jest, tak, tak, tak. Ej, o Jezu, ale, to był ale wiesz co? Ale wiesz co? <grym> to jest sytuacja... Tutaj sobie na. Naprawdę, bo jest. Nie, bo to zawsze przed eventami, przed wydarzeniami jest taka wiesz. Na naj... pinka. No, wszyscy tak się spinają, żeby no. to najlepiej wyszło. A już puszcza, jak to się tak. dzieje. Jak to się już dzieje, to już wiesz, wiesz że jest dobrze. Tak. To jest sytuacja taka, w której to się dzieje. Ale, oh. ale pomyślałem sobie o tym, że. Naprawdę, jakbym dzisiaj był postronnym widzem, to bym pomyślał, że my jesteśmy, nie wiem, albo pod wpływem jakiejś substancji, no, to ale martwi, ciekawe jest to, że ale nie widziałem jesteśmy. Widziałem tylko jeden taki komentarz, zresztą już w pierwszym odcinku. Yy, ja nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale serio znaczy, no, jest, tak, nie że... ma się co tłumaczyć z rzeczy, które są nieprawdą, więc no tak. nie będę się z tego tłumaczył. Yy, życzę wam tego, żebyście się mogli czuć tak dobrze, jak my się czujemy trzeźwo ze sobą, yy, bez, bez żadnych wspomagaczy, bo... Yy, tylko tyle chcę powiedzieć w tym temacie, yy, bo generalnie mnie to mega yy, boli, jak ktoś tak mówi. Myślę, że, że mnie to mega boli, ale mnie <laughs> tak powiedzieć boli. Boli też. P różne były opcje na zakończenie tego zdania Rozumiem. i wszystkie rozważyłem. <laughs> <To rozum> <laughs> Pięknie. Pani panie, panie, panie no, bo, 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 bo to nie jest tak, że, 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 że to się dzieje, po prostu tak. No. To jest gala, to jest Życie, swoje trzeba wystać na gali, nie? Jest gala, to się... To tak, no właśnie. Pan, będzie, pan, pan tutaj chce brylować, proszę bardzo. No, tak. To też nie jest tak, że się wchodzi, jest, jest, wchodzi i jest wbeźnięte. Twoje trzeba no. zrobić. No, no pani Grażyna to nawet to pani jest pani chyba graczyna, rekordowo stało. No. Tak, i nie, i nie narzeka. No. Ja chciałbym przyznać... Tak, <laughs> pozwoliłem sobie. A, no, toż, ja nie to wiem, jest... czy do pani Grażyny bym się ośmielił coś takiego Ale zrobić. Ale do Tak, tak, tak. Panie kile to nie było do Pana. Nie, 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 nie absolutnie nie, nie, nie. Ale może Pan już yy, przeparkować samochód. Tak, 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 Bo tak. się dzwoniło jedno miejsce. To, to jest, to jest... Reksiu pojechał, Reksiu wrócił, Rek Rek on, on nie powinien prowadzić. Chyba nie. dzisiaj nie, Chyba ale wydaje mi się, że miał kierowcę. Całe code szczęście, szczęście ca całe szczęście, bo to do Bielska-Biały jeździ, gdzie on tam jest. A, tak, tam ale Kotwilewon. Kotwilewon, <laughs> Wracamy. Pani, bo no naprawdę, mnie pan zdenerwuje. I pan przerywa. I, 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 i przez pana, panie Remigiuszu, jest sytuacja taka, że ja, ja już teraz ja nie mam ochoty odczytać. Teraz mam ochotę gadać pół, pół wieczoru jeszcze. No. Tak także pomyślał? proszę o chwilę skupienia. Nie wiem, ma pan pięć minut, to może pan książkę napisze. Do <laughs> Dobra. No, pan powiedział panu fajnie, ale, ale uprzejmie panu powiedział. No bo to z miłością Tak przecież. jest. Jeszcze raz, panie Remigiuszu. No. Mm, wracamy. Dobrze. Myślę, że będzie. Bo ja się teraz je głupio poczułem. Myślę, że by mu przykro, że tak zażartowałem. Wielu osobom, moi, moim zdaniem, mogłoby być przykro i nie jemu. On jest super gościem. Naprawdę. Okay. To jest sytuacja taka, że. że nie nie ja, wiem, bo ja, nie, w sensie nie, jemu. To nie ma on nic wie, to jest... w tym, że piszesz dużo książek. No oczywiście. Steven King jest... by się obraził? No tak, dokładnie. Tak. A to nasz polski Stephen King. Oczywiście. Nawet zresztą, tak. jak się tłumaczy, Remigiusz Mróz to jest Ste <laughs> Stefan y Król, czyli jakby. M, mróz ma tyle samo liter co król, a, a Stefan to jest też imię z epoki Remigiusz. Ja zawsze myślałem, że to dokładnie znaczy to samo. To znaczy dokładnie to samo jak przetłumaczysz Remigiusz Mróz na angielski. A, w drugą stronę nie działa tak. tak. Rozumiem. Tak, tak jak mówimy no o panu rozmawiamy, to też nie jest sytuacja taka. Dokładnie. No. Yy, czasami mi się zdarza czytać yy, takie polecajki, które Raz na jakiś czas gazeta wyborcza robi w zakresie książek. Ten dział książki gazety wyborczej cieszy się estymą i moim szacunkiem również. I była taka kategoria pięć tam niewinnych czytadeł na, na wakacje. Ja pomyślałem, okej, okay, nie, nie mam ochoty na jakieś takie ciężkie klimaty i cóż to może być w tej, w tej kategorii? No, chyba mam inną definicję, czytadła na wakacje, bo ja zamawiam i książki, zdecydowanie. Mam sytuację taką, w której no, nie kupuję książek fizycznie, tylko je ja zamawiam, więc została mi polecona książka Bena Hopkinsa i właśnie nie chciałem przekręcić nazwiska, pod tytułem Katedra. O, I... czytałeś Zatopioną Katedrę, to jest jedynka? <noise> tak, to jest zań... przed tymi tragicznymi wydarzeniami. Kiedy, kiedy ona już ostatecznie. Ale, tu, tu Ale trochę... fajnie, że wydali prequel. <grym> tak, tak, tak. Właśnie napisał Ben Co Hopkins, Copkins. No, no, tak jak mówię, mam przed sobą i źle czytam. E, i, I to czytadło przyszło, to taka cegła. No, Narzędzie do samej Nie Niewinne. Niewinne, Niewinne czytadło. Czytadełko. Niewinne czytadło, uwaga, na, to jest nic innego. I teraz uwaga, definicja niewinnego czytadełka przez y, Gazetę Wyborczą Książki, proszę bardzo. Nie, no mi się teraz włączyło. Y, teraz. Y, w Hagenburgu trwa wielka przebudowa katedry. W cieniu monumentalnej budowli tętni życie. Wszyscy od biskupa do skarbnika. Znowu mi tutaj jakieś kukisy wyskoczyły. To nie jest nie część opisu tej książki. Momencik. No, w każdym razie... <grych> <grych> e, już nie. O. I teraz tak. Wszyscy od biskupa, biskupiego skarbnika przez miejskich kupców, utalentowanych mistrzów kamieniarskich, po miejscowość społeczną żydowską pozostają pod jej przemożnym wpływem, wykraczającym poza kwestie duchowe i artystyczne. Czytadło na wakacje, proszę bardzo, według Gazety Wyborczej. Ale mimo, że mnie oszukali, totalnie... Banda. Bało, już. E, to książka jest fenomenalna. A jednak. O, czyta się leciuteńko ją, ale... Czyli można powiedzieć, że czyta się to jak takie niewinne... Nie, nie, nie nie ma problemu. I pan też jakby, na chwilę chociaż. Właśnie, bo to już jest naprawdę. E, i, e, poziom imersji tego, jak, jak jesteś bardzo w tym świecie i widzisz, w jaki sposób ten skarbnik próbuje ściągnąć pieniądze na to, żeby wybudować tę katedrę i z jakimi ją problemami się mierzy, jakich trików używa do tego, żeby tutaj podebrać pieniądze od innego arcybiskupstwa, które w tym czasie w u próbuje budować inną katedrę i nagle coś takiego monumentalnego, którego, do którego my wchodzimy i myślimy sobie o... F*** pana katedra, nie? Tak, jak tak często się pierwsze co mówię, Czemu, jak tak chodzę się do mówi, katedry, uf, takiej... tak. jest. No. To, to, to jest pierwsze albo drugie co mówię. Tak. I kurczę, myślisz sobie, za, tym na... za tą budowlą też stały jakieś takie bardzo prozaiczne rzeczy, nie wiem, mm -hmm. zaprawy zap... zabrakło, tam się ktoś na głupie ryje wyrzucił, wywalił coś w tym stylu, nie? No. właśnie trzeba było to sfinansować i... i poziom wiedzy historycznej, która tam jest, jest taki akuratny, że ona jest... Nie, nie musisz być tam doktorem z zakresu mm -hmm. mediewistyki po to, żeby zrozumieć to, co, żeby, żeby... To jest taka nauka o... Rosji. Rosy... Rosy... Nie, 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 nie. Nie? nie? Nie. Potem się wytłumaczy. Spokojnie. Spokojnie. E, no o te... już naprawdę. Już naprawdę. Bo, trzy Rysze, są... bo pan wie, co to jest bo mediewistyka. Nie... Że, nie że to jest odpady... nauka synonim ornitologii, to pan będzie teraz... No. Nie pan guzik i, i można się... Tak, tajem. tak. Bo pan przychodzi ze wszystkimi guzikami. Guzika. Do. Najbardziej panoszący się gość. <laughs> no. Nie no, i jeszcze nie wyłączył pan telefonu. Panie Remigiuszu, proszę w tej proszę, chwili. Proszę w tej chwili wyłączyć. Albo zaraz no. pan w ogóle wróci na, na do, do swojego tak, bo pan, e, Na swoje no, siedzenie. Jest normalnie karteczka wywierzona. <laughs> tak jest. Gdzie pan siedzi. No. Zaraz na, się telefon niewyłączony y, i będzie, będzie, będzie pouczał. I drink drink dong Ding dong. <laughs> tak. No. Eee, tak. Oh. I, i, I tak powiedziałem. Eee, no, w każdym razie bardzo serdecznie to polecam. Świetna książka. Mm, nie jest to takie czytadło bardzo leciutkie, ale uwielbiam tę książkę i bardzo serdecznie ją rekomenduję. Każda osoba, którą panią chwyci, moim zdaniem nie będzie zawiedziona. Chyba, że będzie zawiedziona, no to wtedy ewidentnie zawiodłem. Przepraszam, ale <śmiech> <śmiech> ale, 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 ale nie. Tak. W takim razie no, wiemy już, jaki jest zwycięzca po, po, po pańskich. Tak, w stronie stołu. Tak <laughs> A to. Tak jest. A dowiedzmy się, jak jest po naszej. No, prosimy bardzo. U nas y, zwycięzcą, co prawda, tutaj też trzeba zaznaczyć, że książka nie została przeczytana do końca jeszcze, ponieważ jesteśmy w trakcie. Natomiast zostało nam z 500 ponad stron y, około 100, A, więc jest jesteśmy pod... już naprawdę na finiszu i w tym momencie czuję się już naprawdę y, jakby. Bo niezależnie od tego, jak się skończy książka, czy to będzie rozczarowanie, czy nie, to dla tych. Y, Czterech piątych: Doświadczenia, do doznania absolutnie polecałbym tę książkę. Pozycja odświeżająca, pozycja dla mnie fana kryminału, y, fana Skandynawii. Wspaniała książka. Prosimy o tytuł. Niklas nad Ochdag. Ciekawy tytuł. To jest imię autora, a tytuł książki to. 1793. I jest to również, jak się pewnie większość z Państwa domyśla, rok, w którym dzieją się wydarzenia, mają miejsce wydarzenia y, opisywane w tej książce. Koniec XVIII wieku, Szwecja. Y... Czyli też średniowiecze. Tak, 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 tak. tak Niesamowite. Jaki <grym> zbieg okoliczności. Tak. Ale książka pisana faktycznie przez miłośnika histori historii. <grym> chciałem, powiedzieć, chciałem powiedzieć i historyka, i. Więc e, przez miłośnika historii, kogoś, kto na temat, e, zresztą sam, sam pochodzi ze Szwecji, e, więc gdzieś tam trochę, może szukał po prostu, no może to nie jest przypadkowe, ale akurat ten region go fascynuje, ale książka jest niesamowita. Jest to pozornie kryminał. No i nawet w sumie nie pozornie, to jest kryminał, ale format nie zdradzę y, za dużo, w sumie nic nie zdradzę. Po prostu chcę powiedzieć tak. A5. Jest to, jest to, a to może źle użyłem słowa. Chodzi mi o to, że książka bawi się tym, jak jest napisana z odbiorcą i zaskakuje go samą konstrukcją. I, i, I wiadomo, spotykaliśmy się z różną chronologią wydarzeń, spotykaliśmy się ze zmianą perspektywy. Tutaj dzieje się, jest taki fajny zabieg, który fajnie odkrywać w trakcie i, i y... Nie jest to nic spektakularnego, ale naprawdę to pomaga w bardzo fajny sposób doświadczyć tej książki. Bardzo jestem pod wrażeniem. Jeśli, bym, jeśli chodzi o tę taką właśnie historyczną poprawność i, i przykuwanie uwagi do szczegółów tego, jak wyglądał świat w końcu XVIII wieku, to powiedziałbym, że może kropelkę jest tego za dużo tutaj akurat w tej, że tylko, że ja też jestem, wiesz, jestem łasy na historię. A jestem je. łasy na historię. Ja lubię po prostu, jak się dzieje. Więc po prostu ym, czasami, czasami y, wolałbym y, trochę śledzić Bohaterów i, i ich y, tam rozkminy, niż wiedzieć, jak na przykład właśnie y, budowano katedrę. Y, patrz, to jest ta sama książka. <laughs> Nie, rzeczywiście. <laughs> ale tak czy siak, zatracam się w tej książce. Jak ją mm. czytam to jestem w tym Sztokholmie. No jest dla mnie po prostu fajna i ciepła i jeżeli ktoś się dziwi, to, to co mnie to obchodzi, to jest moje życie. I... Dzięki, Remi. Już no mam to 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 rozum. To. I zobacz, i przytulił, że ma było. Dziękuję ci. Dziękuję ci. Piękne momenty na gali są. Co roku. Gala jest zawsze wzruszająca. Ale no. powiem tak i powiem szczerze, że ja jestem muzykiem, ja kocham brzmienie i po prostu jak słyszę rzeczy, to reaguję na nie inaczej, a jak myślę o rzeczach, to się gubię w tych myślach. To się w tych myślach gubię. I no. dlatego wolę po prostu się skupić na książce. I faktycznie mój poziom skupienia, kiedy czytam rzeczy na głos, jest dużo wyższy niż gdybym je czytał w środku, bo w środku mam tyle zawiłych zakrętów, jakim ja jestem skomplikowanym człowiekiem. Dziękujemy. 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 Ogromne brawa też dla nas. E, chciałem, bo, bo nie chciałem, żeby pan już pomyślał, że, że to jakby dla też dla niego. Ale to były dla niego. To, to były dla niego. Też z się. Warszawa! Rewigiusz mróz! Oczywiście ze względu na to, jak sympatyczną jednostką jest Remigiusz, pozwoliliśmy sobie na takie małe złośliwości w stosunku do Pani Grażyny, nie mogliśmy, bo, bo nie znamy się w związku z tym, no to, 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 to wiadomo. Ale bardzo to dla nas zaszczyt. Remigiusz, super jesteś chłopak. Dziękujemy, I że naprawdę, kolejny raz wspierasz nasz program. Tak programie. jest. Zapraszamy oczywiście za rok. Miejmy nadzieję, że będą trochę mniejsze problemy z parkowaniem. No ale też już Pan e, Oki, tak, jest, to już... tak jak mówię, to Pan Okił. Może, może, wiesz, rok jest dla przemyślenia i trening. Tak. Kolejna kategoria, kolejna kategoria to... Płyta, Płyta Roku, roku, Płyta roku. kategoria y, 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 w tym roku y, y, wręczy nagrodę Młody Dawid Podsiadło. <ścoughs> Zapraszamy. Wow. Zapraszamy. O, e, Jezu, mm, miałeś takie włosy? Tak, ja tak wyglądałem. Naprawdę? Ale co ciekawe, y, tutaj akurat y, Dawid przyszedł ze swoim mikrofonem. <laughs> Naprawdę? Tak. A, y, chcesz chc mu oddać głos? <laughs> ta, y, <laughs> chcę, chcę mu oddać głos. Cześć Dawid.

wszystko w porządku, mam takie kręcone włosy, jestem taki nie... słodziakiem, to jest niesamowite, jak ja patrzę w lustro, to po prostu po to nie muszę słodzić herbaty. To jest najlepszy odcinek, on będzie miał najwięcej wyświetleń niż na odcinek, ludzie będą nas, za 10 lat będą mówić... Ta gala Aj, to ta, ta gala, to jest najlepsza gala. Co roku tak mówią. Co roku tak, tak mówią zresztą tych listów, o, jest, jo, 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 jo. Jak, jak, co najmniej jak w domu Durslejów, tak, <laughs> tych tak. listów jest, <laughs> kiedy, kiedy, kiedy chcieli się od listów o. powstrzymać. Mi, mi, Dawid? Mi, mi, Przepraszam, on się zawsze mi, stresował. Ja, ja tak będę wyglądał za 10 lat? Oj, jak się, jak się... I Dawid, jak chcesz, to będziesz tak wyglądał, ale to nie jest za darmo. Fajnie, fajnie. No. Co muszę zrobić? Odstawić używki? Odstawić używki za jakiś czas? <laughs> powiem ci Czyli jeszcze ci mogę uczciwie. troszeczkę po... Ale chwilę. Ale chwileczkę, ale chwilę. oczywiście. A potem już naprawdę <laughs> znajdziesz taki moment, że już nie. Okej. Okay. I potem tak, siłownia, dieta, Oj, ale po, ogromny powiem, zawód. Powiem ci tak... Dwa tygodnie powoli potem będzie fajnie. Okej. Okay. No. I tak. I w ogóle się nie stresuj, wiesz, Daj, będzie dobrze. Dobra, to, to Radka, Radka Poznam, no. naprawdę. No, tutaj siedzi. A ja myślałem, że to jest właśnie ten rebi już Nie, oni są bardzo podobni, podobni no ale tak. jeden ma guzik w marynarkach, a drugi nie. O, to dobrze, jak dobrze. Jak dobrze trafisz, to guzika nie znajdziesz. Dobrze. <noise> Żartuję. Remigiusza też byś był dobrze, przeciwnikiem, ale... Ty też jesteś taki słodziej, powiem ci. Nie. nie straciłeś tego. <noise> nie, dobra. Dobrze. Nie, dobra. Ale dobrze. powiem ci tak, śpiewaj swoje, wiesz? Dobrze. A jak byś nazwał? O, czyli, czyli jest już single. Tak jest. No i jak ci się śpiewa? Lubisz ten utwór? To jest ulubiony utwór. No będziesz śpiewał jest... do końca życia na każdym tym y, występie, nawet w takich największych salach co to są, nawet na 800 osób. Tak, będziesz śpiewał w takich i też w większych to ci od razu powiem. I będziesz z tego bardzo szczęśliwy. Nie wierzę, że To nie ci wierzę. wystarczy na, na zawsze jedna rzecz. Jesteś fajny chłopak. Ty też jesteś fajny no. Dawid. Trzymaj się. Siadaj, wracaj sobie na siedzenie, bo już mamy cię wszyscy dość. No, Wyłazisz z lodówki. No fajnie, daj spokój, uspokój się. A ja sobie, ty teraz jestem ty na razie tylko w jednej reklamie. Będę <laughs> więcej. Tak? Na razie fajnie, okej. Okay. Fajnie, dobra. Kurde, mega symfetyczna jednostka. Ale to był fajny chłopak. Wow, wow. Tyle go siąk. czekasz, naprawdę. naprawdę. I wzruszyłem mi Ale dałeś mu jakiś taki, wiesz, na, tak na drogę mu powiedziałeś, żeby tam się nie bał. A wiesz, niech on się nie boi, on się bał, chłopak. Naprawdę, nie wyglądał zupełnie. No bo, bo też on, powiem ci tak, jak się tak cofniesz czasem i spojrzysz, to, to czasami ta przerzut cię zaskoczy. Bym się, bo myślałem, że on był ciut inny. Ciut inny, A, był bo... fajny. Nie, nie, nie. Ten super był chyba gość. fajniejszy niż był. A naprawdę? Tak mi się wydaje. Nie, to, to, no, no widzisz. No to może po prostu na niego patrzysz łagodniejszym okiem, nie? Może, może, może. Może tak to jest. Ale w dużo mu wybaczę, bo był dobry chłopak. No, to się starał e, się starał. Trochę. Płyta rok. Płyta no, Roku, to już Dawid, Spokojnie, już chcę tam <śmiech> siedzieć, <śmiech> a my pogadajmy Do o i porozmawiają roku. Roku. tutaj. Dobrze. Płyta Roku, prosimy, prosimy zacząć od twojej płyty Roku Najszybciej podjęta decyzja, jeśli chodzi o, o tegoroczną galę To właśnie kategoria płyta Roku Nie może być inaczej, choćbym chciał I choćbym nawet troszeczkę już zmienił zdanie na ten temat No to płyta, która zdominowała moje odtworzenia Zdominowała moje streamy Zdominowała moje po prostu odtworzenia utworów muzycznych To było bez precedensu Nie, nie, to nie ta sława To nie ta sława To nie te słowa to był y, jednoznacznie, jednogłośnie zespół Do Nothing, czyli y, można sobie przetłumaczyć, y, z płytą Snake Sideways. Kochani, y, płyta y, pożar, płyta potwór, płyta ogromny, ogromny, naprawdę wielki. Talent, y, chłopaki z Wielkiej Brytanii, y, którzy no, są po prostu niesamowici. Ja y, ich twórczość poznałem, już, już będę poważny. Ja ich twórczość poznałem. Bo myślałem, że ci odetnie. A tamten tak. Dawid patrzę, że Ja tak będę mówił? Nie, nie, to był. <ślad> Dawid, ty jesteś dalej żartowniś. Poczekaj na roast. <ślad> y... <ślad> On jeszcze nie wie. wie. On no, już o... o kawie mówię. Y... Słuchaj, <ślad> słuchaj. Y... Dobra, i tobie też, no. Żebyś wiesz, w dobrą stronę szedł. <g Minoratowanie> nie ma pojęcia co chodzi. Co I ten. E, Radzińku I, 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 i kochani ja, ja eh, Galowy Oczywiście. Nie spokojnie. Ja, ja tylko pamiętam. tak. w czasie węża. Zatuje <gulia> nie. Watson, a się snake, snake Sideways nazywa. W zeszłym roku poznałem ich twórczość na playliście, słuchając mojego ulubionego zespołu, czyli Everything Everything, bo... Newsflash, it's not the strokes anymore. <laughs> We're not the same anymore. Tak, no, piosenka The Strokes. Nie, yeah, oczywiście The Strokes to jest the band for me. Yeah, ale everything, everything chyba w ostatnich miesiącach, latach. Coś się zmieniło. Po prostu. Everything everything jest dla mnie wszystkim wszystkim, czego potrzebuję w tym momencie życia. Natomiast słuchając radia utworu tego zespołu, znalazłem e, zespół e, e, Do Nothing. Oni przez parę lat wypuszczali epki, pojedyncze single. Pokochałem ich utwór handshakes, który zmiótł mnie z powierzchni ziemi. Raz. Dokładnie. E, i, I też w trakcie pandemii oni nagrali parę takich. Live sesji, podczas to, po, których no zrobił na mnie ogromne wrażenie pod kątem występowania na żywo, po prostu. E, dlatego, kiedy dowiedziałem się, że w tym roku ukazał się ich debiutancki album e, Long Play, e, cała płyta. No to od razu y, pobiegłem po prostu z, z uśmiechem na stream i, 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 i słuchałem sobie tej płyty wielokrotnie. Jestem pewien, że w moim podsumowaniu końcoworocznym ta płyta będzie wygrywała wszystkie plebiscyty, y, między innymi Top Gale. No czyli najbardziej prestiżowy, plebiscyt. Najbardziej prestiżowy i, i znany y, w naszym, ale też nie tylko w naszym kraju y, plebiscyt. Y, Powtórzę, Do Nothing zespół, Snake Sideways, polecam też ich twórczość sprzed wydania pierwszej płyty, ale absolutnie niesamowita kapela. Życzę wszystkiego dobrego. Ogromnie piękna narracja wokół płyty. Ty zawsze doprowadzasz do sytuacji, w której ja potem z ciekawości to odtwarzam. No, to chyba mam o to chodzi. Na, mam, nadzieję, mam nadzieję, że odtwarzysz. Natomiast to też chciałbym sobie zaznaczyć, bo nie skupiłem się na tym, a to dosłownie dwa zdania. To nie jest to nie jest muzyka, która jest na pierwszy rzut ucha przyjemna i to nie jest muzyka, która jest prosta. Chłopaki są bardzo zdolnymi muzykami i wydaje mi się, że są też po prostu mocno wykształceni, jeśli chodzi o, o muzykę i granie na instrumentach i harmonię i tego typu kwestie, które składają się na y, kompozycję. Wydaje mi się, że dla laickiego ucha, o które ciebie i naszych odbiorców nie podejrzewam, bo jesteście koneserami muzyki rozrywkowej, klasycznej i, i, i tak, tak was postrzegam i proszę dać mi spokój, mm, ale nawet, nawet dla mnie, czyli wielkiego fana tego zespołu, są momenty i są piosenki, które są dla mnie zbyt dużym wyzwaniem. No rozumiem. Natomiast w tych momentach, w których się rozumiemy, rozumiemy się. Bez słów. O, pięknie. Wow. Yy, to ja tylko powiem, że ja rzadko mam tak, że jestem w stanie przesłuchać płyty od początku do końca. Mm -hmm. I mam taką płytę, która w tym roku rozwaliła mnie kompletnie, a chciałem wygooglować to w międzyczasie, potem kiedy zagrałem węża. Tak. A wygrałeś? Wygrałem, wygrałem. Niesamowite, tak on jest. zawsze wygrywam po tak szybko. No. I, yy... On od razu gra na 10. <laughs> I ten ogromny zbieg okoliczności, co do którego chciałem się upewnić, wszystko w porządku. Moja kapela też jest z Wielkiej Brytanii. W 2016 roku została utworzona kapela, która nazywa się Kerala Dust, którą kocham całym sercem. I w tym roku wydali płytę Violet Drive. I to jest płyta, która jest dokładnie tym wszystkim, co uwielbiam czyli dobrą elektroniczną muzyką, która jeszcze ma jakiś sens, przesłanie. Chociaż to akurat dla mnie jest. Tam warte, tak naprawdę w większości przypadków. Jeszcze raz dziękuję za, za, za wrony. Ale chodzi o to, że bardzo, bardzo jakby ja lubię rytm. Ja jestem chłopakiem, który, który, który lubi... I oni to dają, ale dodatkowo mi dają taką namiastkę ciebie. Czyli Wiesz, też co, jakiś, jakiś smutek, nostalgia, sentyment. Trochę tak, ale z drugiej strony taki tekst... Czy chodzi się... ci po prostu o to, jak wyglądam? No to też przystoję, jaki mega. Zwłaszcza wokalista. Znaczy tam gitarzysta i wokalista jednocześnie. W każdym razie yy, bardziej mi chodzi o to, że, że jak sobie się zatrzymam nad tymi słowami, to sobie myślę, okej, okay, fajne, to miało sens. To, na przykład okay. to jest ładnie, to, 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 to o czym mówię. Ja w normalnym mm, odbiorze tego nie mam. Byłem tak zafascynowany do tego stopnia, że poszedłem też na koncert, który grają w ogóle, mieli trasę na w całym świecie i w Pol i w Warszawie, proszę bardzo, też, a, a grali naprawdę w wielkich miejscach, a w Polsce grali w takim no, niedużym nie, nie evencie, ale, ale było super. No i rekomenduję spróbować. Jak wam siądzie pierwsze dwie piosenki, to pokochacie cały zespół od początku do końca, jeśli nie, to, to nie pokochacie. Okej. Okay. <grym się> Powiem ci powiedziałeś o tym w taki sposób, że chętnie posyłam tego albumu. O. E, ale być może na jakichś naszych spotkaniach już słyszałem pojedyncze kawałki tego. Myślę, że tak, bo katowałem trochę, na, jak magiki graliśmy tak no. wiesz, od czasu do czasu tam troszeczkę przebyciłem, nie? Następna kategoria. Piosenka roku. Za, byłem zaskoczony, nie pamiętałem w poprzedniej gali, że my mieliśmy takie coś piosenka roku, mm. szczerze mówiąc. Mieliśmy. Ale to króciutko To jest coś innego mm -mm. niż płyta. Ciekawe. Tak, bo mm. jakby No tak, może być. Na płycie są piosenki, ale niekoniecznie ta jedna piosenka, która zmieniła wszystko. Okej. Okay. Nie musi być, e, na, musi tej być na tej płycie. O, Natomiast u mnie akurat jest. U mnie też. <laughs> no i dalej. Więc to będzie krótko. Ja nie będę w takim razie uzasadniał w pełni, po Także prostu... Dawid David nawet nie wsawaj. Nawet nie, spokojnie dawciu. Ty sobie tam siedź, gdzie siedzisz. Błagam cię. Trochę jest taki, ale jest taki... Czasami możesz nie? po prostu, wiesz, trochę przesadzić, nie? Żebyś się nie przesadził. Po prostu sobie usiądź. No. <laughs> Utwór się nazywa The Needle, czyli to, co oh. miałem dzisiaj wbite pod wargę, by znieczulić mnie przed zabiegiem dentystycznym, czyli igła. <laughs> Również to, co mówi każdy tata, jak patrzy na swój nowy motor. Igła. Igła, no tak. E, how would I know? The needle, kochani. E, the needle to jest utwór z tej płyty, e, a może nie tak, on jest z płyty Snake Sideways zespołu Do Nothing. Uwielbiam ten utwór. Jest taki moment, który się pojawia w refrenie. Pozwolę sobie go zaintonować. O, prosimy. Bo może ty mi powiesz, co on znaczy. Panie po no? jeśli chodzi o teksty, w tym zespole, to nie wszystkie rozumiem. Uwielbiam tę piosenkę. W refrenie pojawia się taki moment Hallelujah, ale Argos. Hallelujah, ale ag, Argos, albo Agros. No właśnie, to, to mogło mieć znaczenie, gdybym Ci prosił o pomoc. Nie wiem, co to jest Argos. Ale Alleluja to jest dobra nowina chyba. Nie, to jest Ewangelia. Hallelujah, ale z hmm. Agros. I ja, ja myślałem, że to jest nazwa jakiejś sieci czy czegoś, bo wszystkie te rzeczy hmm, są sklepów. wielką literą. Na przykład. Naprawdę, tak myślałem. Mm. Zwłaszcza, że piosenka jest o tym, że gościu pracuje w jakimś miejscu i ten szef go denerwuje i mu o, nie płaci, okay. coś tam, coś tam. Ale też myślałem, że to jest takie wezwanie, że aleluja wszyscy coś tam, nie? Yes, yes. No i sprawdzałem to w internecie, znalazłem jakiś wątek na reddicie, gdzie ktoś zadał to pytanie, co to jest, bo to śpiewa non stop, a boję się na przykład, że to nie mm -hmm. jest coś dobrego. Mm -hmm. Ale nie znalazłem odpowiedzi, bo kiedyś zespół zrobił takie Q&A. Ale nie mogłem się doszukać w tych 200 odpowiedziach odpowiedzi na to jedno pytanie, bo wyszukiwarka mi to znajdowała. No bo po prostu musiałbym mieć jakiegoś geniusza informatyka obok siebie, a akurat nie miałem. Więc nie znam tej odpowiedzi. To pozostanie piękną tajemnicą. Yy, tak. Tajemnicą między yy, kimś, kto kocha utwór i go nie rozumie, a artystą. I może tak czasami jest lepiej, co? Zastanowicie się nad tym. Yy, zapraszam do. Yy, <śmiech> <śmiech> ale jestem dzisiaj. <laughs> Czuję taką moc, fajną hu humoru, wiesz? O, bardzo. Ja z, mo z mojej ulubionej płyty Violet Drive, z zespołu Kerala, Drust, Kerala, Kerala Dust, um, moją ulubioną płytą jest piosenka Violet Drive. Um, jakieś jeszcze pytania? Bo tytułowa. Tytułowa piosenka, można, można powiedzieć, tytułowa. Um, śmiała jest to opinia, ale, ale to można powiedzieć, że to jest tytułowa piosenka. Ogromne gratulacje dla zespołu Kerala Dust. Podwójna nagroda. I dla zespołu Do nothing Nie zachęcamy oczywiście do takiego abnegactwa <laughs> Ale jesteś niesamowity Właśnie wiedziałem, że ty jesteś zawsze tym mądrzejszym Nieprawda no? mm, Już się to wiesz, okay? to Oczywiście, idziemy dalej, następna kategoria Troszeczkę przyspieszamy tempa, bo wiemy, że Zaraz po nas jest gala Fame MMA Kochani, gra Roku To następna kategoria gra Roku tak. No, jestem ciekawy Twojej odpowiedzi, więc zacznę od swojej. Tak. Na pewno tutaj mam też wyróżnienie i nagrodę. Wyróżnienie na, na pewno należy do gry Baldur's Gate 3, która odniosła tak wielki i spektakularny sukces jako no, wielokrotnie mniejsze studio rywalizujące z gigantami w branży gamingowej. Zrobiło tytuł, który. Naprawdę utrzymał poziom, jakość i, i zaproponował graczom i fanom serii Baldur's Gate, ale także po prostu klasycznym epegom. No, chyba jednego z najlepszych RPG-ów w historii. Sam jeszcze nie miałem okazji przejść całej tej gry. Miałem okazję ją zacząć z przyjaciółmi. Przestaliśmy już grać. Przestaliśmy być przyjaciółmi? <laughs> nie, nie. Na szczęście przyjaciółmi jeszcze jesteśmy. Ale faktycznie nie było łatwo. Yy, yy, było to wyzwanie, ale tak naprawdę mówiąc już całkowicie szczerze, wynikało z tego, że ja nie umiem grać w gry, w których traktuję poważnie yy, scenariusz, fabułę, yy, a oni sobie robią żarty. Nie, niekoniecznie sobie robią żarty. Po prostu yy, problem był we mnie, we mnie. Problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie w tobie, w... ale to jest tak tak zresztą teraz, ale nie, prawie, prawie, prawie wytrzymałem do końca.

Hej, na lista. Dzisiaj napisał do mnie Andrzej Wrona, którego serdecznie pozdrawiam, który napisał do mnie, czy jest gdzieś do kupienia ta płyta, z, w której Dawid kaweruje sam siebie w zły sposób. Ja napisałem, że niestety nie, ale kiedyś go nagram potajemnie i zrobimy z tego wydawnictwo podziemne. Ale fajne. To, jest, to, jest, to jest nasz Ale to prawda, plan. to jest mocny kontent. Ja, ja naprawdę robię to bardzo źle i jest to super śmieszne. Tak, Myślę, jest. że jest to super śmieszne. Yy, gra roku, a, że oni Więc sobie to jest wyróżnienie. Żarty... Tak. Yy, nie, nie robili sobie żartów. No, po prostu... Nie mają do tego aż takiego podejścia ortodoksyjnego jak ja I, i, i ja przeczytałem artykuł o tym, co robić, kiedy, jest, kiedy nie umiesz z przyjaciółmi Taką się wyluzować i po prostu y, uszanować to, że jesteście razem i podejmujecie razem jakieś decyzje. Był nawet poradnik na ten temat. Tak, okay. było napisane. Jak jesteś takim graczem indywidualistą i po prostu jest, jesteś troszeczkę społeczny, załóżmy, w niektórych aspektach, to przejdź sobie tę grę sam, a potem zagrać z przyjaciółmi. Okay. Więc taki jest plan na tapecie w tym momencie. To jest ogromne wyróżnienie, ale to nie jest nagroda. Nagroda ląduje w rękach Japonii. A to nie, 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 ma, nie ma nagrody za to? To jest ogromne wyróżnienie. Jest taka, tego, jest taka jakby klasa nagrody jak ogromne wyróżnienie. To jest gala top. <laughs> Dobrze, to kto jest zwycięzcą? Zwycięzcą jest Final Fantasy 16. Jak mogłoby być inaczej? Okay. Ogromny powrót serii Final Fantasy. 16 odsłona można było. 16 odsłona ostatniej fantazji. Gry, która pamiętamy, w latach 80. miała być ostatnią fantazją studia Squaresoft jeszcze wtedy. A jeszcze aż zrobili 16 tych ostatnich. Zrobili 16, no bo. Ostatnia Fantazja okazała się jedną z pierwszych, które przedłużyły żywot umierającego już studia. Kochani, Squaresoft, dzisiaj już Square Enix, yy, japońskie studio, które po prostu tworzy najwspanialszą serię na świecie. Bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczny i dumny z tego, że po tylu latach mogę z ręką na sercu powiedzieć, że Final Fantasy XVI to gra warta waszego czasu, warta świeczki, to gra wspaniała. W której, w której przeżyłem mnóstwo wspaniałych chwil, jest to upgrade emocjonalny, upgrade dojrza, dojrzałościowy, dojrzałościowy. Uwielbiam ten tytuł, podziwiam ten tytuł. I po wielkim rozczarowaniu, jakim była, yy, na przykład odsłona 13 tej serii Final Fantasy 13. Gdzie, oczywiście, oczy, oczywiście, i ty też młody, jasne, że ta gra była Okej. Okay. Jasne, że ta była OK. Pięknie wyglądała, miała super bohaterkę. Spoko. Scenariusz? Nie. Final Fantasy 16. Poszła robota. Good. Gut scenariusz. Pokazuje good, jak dla państwa. A przepraszam. Nie jak ktoś słuchał, no ja to ja Ja robiłem minę uznania. Tak jest. A także pokazywałem good. Pokazywałem good. good. Zapomnieliśmy powiedzieć, że nagrodę w tej kategorii wręczy Hideo Kojima. Niesamowita twórca. Tak jest. jest. twórca. prawda. Niestety gier nie niestety, dojechał. Nie nie on. Właśnie A wiesz dlaczego? Dlaczego? Nie, bo wiesz, dlaczego tego nie widzisz, bo on niestety przyjechał bez ubrania. I my musieliśmy go w całości ocenzurować i, i niestety nie widać. No, to prawda. To jest japończyk. Tak. Bo to jest inna kultura. To jest inna kultura. U nich to, to w ich galach top, to spokojnie przechodzi. Często w ogóle to przechodzi u nich. Tak, tak. No. Hideo Kojima, genialny twórca gier. Tak. Ale też no, jakby, wolny umysł, jakby. Dziękujemy. No, wolny. <laughs> dziękujemy bardzo <laughs> za bardzo, bardzo wręczenie nagrody. Y... Moja gra roku. Uwaga. Moja gra roku. Monopoly Mega. Oh, wow. Jest specjalna edycja Monopoly, która jest edycją mega. I jest tak jak miasta jakieś albo, albo, albo jakieś ulice, na przykład, bo ja, albo, albo miasta, są na przykład trzy normalnie na planszy. Typu to ostatnie, nie, to ostatnie to są dwa, to tam są trzy. Te dwa. A jak to... Te co są dwa, to są trzy. A jak są trzy? To są cztery. Czyli jakby masz więcej pól. Pól. I yy, oprócz tego są yy, dodatkowe kości, autobus. I taka szybka kość takiego ziomka. No, niesamowita sytuacja. Przyspiesza rozgrywkę? że wydłuża ją też, skraca jednocześnie. <noise> I możesz budować magazyny na dworcach. Wow, są dworce. Czyli domki na dworcu. I tysiąc jest banknotów, tysiąc monopoli dolarów. A normalnie było 500. Teraz Bank nominale? Tak, jest dużo możliwości. Rzucasz dodatkową kością. Jeszcze. A ile jest za przejście przez start? 200. A ile jest normalnie? Teraz sobie przypomniałem, że ja częściej grałem w taką grę, y, która kopiowała Monopoly i nazywała się Fortuna. To jeszcze bardziej w Zagrzebiu, w Zagrzebiu Dąbrowskim Dąbrowskim. było coś takiego? Była Fortuna. To była podruba podróby. Tak, by była podróba podróby, ale była wspaniała. Fajnie. tam były papugi. To było, to było wyjątkowe i tam się dostawało 1500 za przejście przez start. Tak. Tylko że tam były chyba dukaty? Mhm. I tam się płaciły dywidendy i ja mówię: a co to znaczy? Tak mówiłem. Dobra, nieważne. Gra roku Monopoly Mega. Pozdrawiam, powiem Ci. Kiedy, powiem tajemnicy. Poproszę na sekundę o muzyczkę. No, także ogromnie pozdrawiamy obydwie gry. No. A nawet trzy. Panie Hideo, na zegurowy. Dziękujemy roku, najmocniej. Jakby też tego maila. Wie pan, bo tam było wyraźnie napisane, jeśli chodzi o tak. dress code, A właśnie nie? było napisane, niestety. Co ciekawe, akurat do pana było. Tak, akurat. <laughs> Dawidowi nie pisaliśmy. Tak, 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 tak. Dobrze, dobrze. Następna kategoria. Proszę bardzo. Wydarzenie roku. No i ja tutaj mam pierwszy moment, kiedy poczułem się, że za przeproszeniem. system odpowiedzią. O, dobrze. Odpowiedział. No. Prosimy, prosimy o. Ja zacznę? Tak, tak, prosimy. O... <słysy> Co dawcie odpowiada na kategorię wydarzenie roku? Co odpowiadacie raczej? My, w naszym jury. a to był mój pomysł. <słysy> o! Co odpowiada na wydarzenie roku? Frekwencja na wyborach. O! Mm, bardzo bardzo takie społeczni. Ale jesteśmy. Ale gratulujemy prawie 75% naprawdę gratulacje. To jest sukces nonetheless. Po prostu ogromna, ogromna radość. Ponad 20 milionów Polaków, z prawie 30 y, dopuszczonych do głosowania, dopuszczonych, tych, którzy po prostu mają te prawa wyborcze, bo są pełnoletni, bo spełniają inne warunki. Proszę państwa, ponad 29 milionów y, osób uprawnionych do głosowania, ponad y, 20 z, y, milionów zagłosowało. No ponad 21 milionów chyba. Mm prawie 75% yy, społeczeństwa co Zbawie te rostą. zagłosowało. Proszę państwa, 80% <laughs> niemalże yy, z nas podjęło Proszę państwa, niecałe 100% ludzi zagłosowało yy, w wyborach, a mogło zagłosować nikt mógł nie mógł można było pójść do domu, a poszliśmy na wybory. Gratulacje. Ogólnie to jest wielkie zwycięstwo. Wydarzenie roku. Piękne, drugie wydarzenie? Piękne wydarzenie roku. Hmm, drugie nie, wydarzenie? Czy, czy jest to jest. Czy chciałbyś się zgodzić, że to, to zasługuje na wiwat? Yy, zasługuje absolutnie ja na Ja powiem teraz tak. No, to... no proszę, nie wiwatu jak Zapraszam. Jak to jest. Ba no, to jest bounce. Back. To jest bounce back. Chodzi ci o ten wiwat? Tak. Ja by... Nie. O, to jest. Chciałem zobaczyć wszystkie lepsze. To by wszyscy ci polacy, którzy wzięli udział w wyborach. Wy się zgłosili po kolei. Moje wydarzenie roku wynik wyborów. Żartuję, ale wow. chciałem zobaczyć swoją minę. Śmieję się. Fajne wydarzenie roku zrobiłeś. Kurde, no, można by było powiedzieć, skradłeś serca, nie naszych naszych. Ee, <grym> słuchaczy. Nie, słuchaczy. Językiem <grym> no dobrze, to posłuchaj mojego wydarzenia roku. Mój syn poszedł do szkoły. Hmm. Mam cię! Skradłeś To jest... Wasze żyli przed tym pewniaczki, nie? Ja mówię <laughs> nagroda publiczności dla prowadzącego jest jedna. <laughs> teraz nie jestem pewny. No, teraz, teraz zobaczymy. No kurde wygrałeś jest, Nie, do, no, to, no, no, no powiedz to słodziaku. To już państwo ocenią, Powiedz no. <laughs> słodziaku, <laughs> <laughs> no piękne wydarzenie. No niesamowita sytuacja. Mogę jeszcze raz? raz, jeszcze raz, spokojnie. O, to o. jest przy... Nie, nie, to no, nie, nie ma nie ma, drogi, nie ma dalszego ciągu ta piosenka. Yy, ogromna przyjaźń, ogromna też dla mnie, no, niesamowita sytuacja, dlatego że ja pamiętam swój pierwszy dzień w szkole. W związku z tym, sytuacja, w której towarzyszę mojemu synowi od momentu ubrania go a do momentu go odstawienia do tej szkoły. Bo musiałem go ubrać w taki strój, właśnie już szkolny, taki, można by powiedzieć, mundurek, togę. Tak, tak, tak. I mówi tam, nie będę na klasie, dlaczego to nie ma Minecraft'a na tym, ale ja mówię, no takie są zasady, sorry. I mm, toga fajne. I <laughs> musi nosić taką siwą w obronę. <laughs> tak wyglądają w tej szkole. A to A, mi się podoba w tej Poza szkole. tym normal. <laughs> ale, ale, ten jeden element, słuchaj. No i piękny to był dzień, no, kurde, nie zapomnę go nigdy. Dobra, tutaj w takim <laughs> stole i wszystkie dzieci inne. Tak. Świetne. Piękne. No, Ale piękne. Piękne wydarzenie. Nie wiem, czy to, wiesz, to jest trochę trudno mm, oddać coś takiego, no bo to jest właśnie do pytania, nie? Czy ty lubisz oglądać zdjęcia dzieci swoich znajomych, jak oni powiedzą, że fajnie. Lubię. A, powiem o, szczerze, że... Y ja nie lubię. Powiem tak. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ta, <laughs> oczywiście. E, Okej. Okay. Jasne. Natomiast ja powiem Ci dlaczego. Dlatego, że mam dość niewielu jeszcze znajomych, którzy mają dzieciaki, a. z którymi się regularnie spotykam, więc jak się już z nimi spotykam i mogę zobaczyć tego człowieka lub te zdjęcia, no to cieszę się po prostu. A, okay. a przede wszystkim cieszę się, bo bardzo lubię rodziców tych, tych dzieciaków yes. i wiem, że to są fajni ludzie i mnie to wzrusza, że widząc to, jak oni są bardzo zaangażowani w proces rozwoju tego dziecka. Nie? Myślę tutaj o paru osobach konkretnych. Cieszę się, że to są rodzice, cieszę się, że są rodzicami tego dzieciaczka i cieszę się yy, w tych paru przypadkach, o których myślę, cieszę się, że ich to spotkało, bo to są ludzie, którzy po prostu robią to dobrze. Jeśli myślisz, że tym oświadczeniem zmienisz jakby. Ja to robię wynik tylko po to, tego, tego w, w, żebym dostał jednak nie. <laughs> się się stanie. O <noise> nie stanie. ale warto było próbować, wiesz, tak, tak, wiesz tak, jak tak. mówią, nice skąd wieje wiatr, tam pali wiosna. Tak jest, właśnie to, bo ja właśnie nigdy nie pamiętam jak tam jest sporo roku, a tam jest wiosna. Wiosna, Tak. bo to nie jest roku, tylko imię rapera. <noise> no tak, to prawda, to prawda, właśnie tak jest. Może kiedyś, któregoś dnia, Może zobaczymy, go... zobaczymy. Następna kategoria, odkrycie roku. Odkrycie roku. Odkrycie, o, odkrycie roku. Mm, no, Powiedzieć Ci? A, bo chciałbym tylko powiedzieć, kto będzie wręczył na nagrodę w tym, tym roku. E, poproszę. Jasne. E, w końcu, pani Natalia Janoszek, witamy serdecznie. Dobry e, wieczór. wieczór. Zawsze, ja, ja miałem okazję poznać. E, Natalio, droga, komuż ty wręczysz nagrodę, odkrycie roku? E, no właśnie, komu wręczy? U nas e, głosy. E, no, rzutem na taśmę, można powiedzieć, U. wczorajszego wieczoru coś odkryłeś. Odkryłem coś dzięki mojej koleżance, która wysłała mi artykuł, który zmienił moją wiedzę, którą o. mam od 20 lat na ten temat. Mhm. No, mianowicie, niedawno odkryto, że wbrew populistycznym wierzeniom, a po prostu nie, to nie były populistyczne wierzenia, tak się po prostu uczyło nas, to nie najszybszy plemnik zapładnia komórkę jajową. Najsprytniejszy. Nie. Najprzystojniejszy. Przepraszam. Pomyliłem się. Jaki w takim razie? I to jest, i to jest ten game changer, stary. Jeżeli o tym nie słyszałeś, nie to słyszałem. jest samowy, to niesamowite, wyśle ten artykuł. Jeżeli to jest prawda, to to jest tak piękne. Jaki? Nie, najbardziej kompatybilny. Piękne jest to, że do jajka dociera ileś plemników. Mhm. Natomiast to jajko Badając już na tym etapie, z kim ma do czynienia, wybiera miejsce, w którym zmienia swoją strukturę i wpuszcza jeden konkretny plemnik do środka. Czemu? Bo uznaje, że to jest. Bo on wyczuwa w nim jakąś kompatybilność, bo on ciągnie swój do swego. Bo on mówi tak: Ty lubisz na czasy? A ja. Jestem. Deep Wow. Przepraszam, nie myślałem Ciekawie, o tym Ciekawe, ten, ciekawe nie, o tym Ale Nie serio. serio, podobno. Jakby ten artykuł twierdzi, że cała nasza wiedza dotychczas w, wyglądała w ten sposób. Najszybszy plemnik. To, to pierwszy ten lepszy. Dobiłem się. Trrr, mam siłę, żeby się przebić. Pff, przebiłem się. No tak, ty się przebiłeś mordo. Jasne, że chłopak myślał, że to od tego. Ja muszę to się przebił. Plemnik. A jajku, mówi Szpani, tysiąc, zio, tysiąc na, 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 naciska na nas. Naciska na nas tysiąc. Na, naciska, bo to jest kulturalna gala. Naciska na nas tysiąc. A To jest kulturalna gala. To mnie rozwaliło. A, 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 a. a. Komórka mówi tak. Tysiąc? Pokaż. I wybieraj sobie. Nie. Nie. Ok. Czyli? Ogromne jajko. Wyobrażasz sobie? Y, czy, czy to brzmi dla ciebie... To jest dla mnie artykuł, Ale to jest szokujące. I to, to nie, nie brzmi jak odkrycie roku? Brzmi. Bardzo romantyczna to jest, to, jest, to jest historia i tak na swój sposób jakaś taka piękna. Mm, to tak jakby... Pani Natalio, to by pani zaczęła od tego jajeczka i, i plemnika, Ja nie widziałem, jakby ci wiedział wcześniej bym, bym ostrzegł, jakby pani wręczyła tutaj nagrodę jedną. A teraz druga nagroda z mojej strony powędruje, uwaga, w stronę. Mnie Dziękuję. pani włączy, pani wręczy, pani Natalio. Odkryciem moim roku jest to, że niepotrzebnie wybrałem to odkrycie roku. bo ono, ono jest słabe przy tym jajeczku, ale przy jajeczku wiele rzeczy słabnie, wiesz? <laughs> Nie, no bo Większość dla mnie odkryciem pijajecz, roku. Jak się okazuje, zaprawda? Moim odkryciem roku jest to, że ja największą satysfakcję w życiu czerpię jednak z tego, co ty przede mną odkryłeś, było odkryciem mojego poprzedniego roku, czyli pisaniem historii różnego rodzaju, i, i, i doskonaleniem warsztatu w tym zakresie. To jest taka rzecz, która wytrzymuje próbę czasu już bardzo długą, jak na mnie. I pomyślałem sobie, OK, ja tam mogę sobie raz na jakiś czas tutaj coś zrobić. Tutaj, do tego, do tego, No i to jest piękne odkrycie. No, i to jest moje odkrycie, czy to jako, mnie, no. Czy mnie bardziej myśli, że interesuje, nie, to kto jest pierwszy dużo... plemnik, jajko, czy, czy to, czy mój przyjaciel jest spełnionym człowiekiem, jeśli chodzi o życie zawodowo-kreatywne. Dużo gorsza jest to. Ym... Ale nie, nie, nie. Ja nie pytam teraz, co jest gorsze, co jest lepsze, bo dla świata, no domyślam się. No. Ale czy to, no jak mówię, da pani na to nagrodę, bo już też no, nie już. mogę wytrzymać. I panie, proszę, dziękuję bardzo. Tak, bo też tego wzroku dziękujemy nie mogę wytrzymać. Na emocji. Panie, żeby, żeby pani to dołączyła do remigiusza tutaj sektoru. E, tak, tak, sobie tak, tak. Proszę się nie potknąć też. No, e, bo to jest dywan. Tak jest. E, I teraz tak. Gratuluję. Gratulujemy. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. E, I gratuluję tego odkrycia, bo to piękna rzecz. Piękna odkrycie. Wiedzieć o sobie, że, że można się czuć spełniony. Tak, jak mówię. Ja nie miałem, ja miałem trudniej, bo u mnie była jedna osoba w jury, a nie. To cztery, i ja jedna z tytułem profesora. To, prawda? to jest wtedy łatwo się wybiera. Wtedy się plemniki rzuca yy, na, na prawo, prawo i lewo. Proszę bardzo. Jedzenie roku. No, któż by tutaj mógł włączyć, jak się dzieje pani Magda Gessler. Zapraszamy. Zapraszamy. Brawa. Wielkie brawa. Jasne. Mm, jak jak Magda, zwykle na pani Top Magda, gali... Jak zwykle pani jest na Top Gali. Co roku pani też pogotuje, potańczy. Pani też rozśmieszy. Tak, to pani Magda... wielu fanów na, na, w publiczności. Pani Magdo, Yy, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, poprosimy Oczywiście. o wręczenie statuetek już za moment, a, 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 a nagrody te wręczone zostaną. A ty nie masz teraz takiej obawy, że, że jak pani Magda zobaczy to, co, to, co tutaj na talerzu pokażemy, to powie, że to jest górne i że się tego nie da jeść? Ym, na szczęście pani, ym, pani Magdo yy, yy, poprosiliśmy właśnie o wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o yy, ocenę, bo jury oceniało, prawda? Ona ma, A pani Magda słyszy, że zadał, mówi, ona ma krzyżę z Adamu drżyli. Słyszałeś, co powiedziała, gdzie? No dobrze. W takim razie po prostu możemy, możemy też przejąć te statuetki i my wręczymy. No właśnie. Dziękujemy tak. najmocniej. Jeszcze raz. Ja wezmę jedną i ja wezmę drugą. Ja już jedną mam z tyłu. No, <laughs> no, tak. Dziękuję pani, pani Magdo. Zapraszamy pani Magda. sobie spokojnie. Tak jest. Prosimy, żeby usiąść usiąść Właśnie. Tam w bufecie jest dzisiaj dobry kater. Spokojnie. Tak jest. Pani Magda jak zwykle spróbuje 16 rzeczy. Pani Magdo, dziękujemy za Moim pani zdaniem, robotę, bo t... tyle sezonów to nawet gala nie miała. Tak jest. Eee, jeszcze, proszę bardzo, je... roku. nie rok. Eee, miałem parę pomysłów, ale wybrałem jedną rzecz, która do której jestem dojrzały, żeby się przyznać. Prosimy. I tu jest problem, ponieważ chciałem raz na zawsze nauczyć się, jak się wymawia nazwę tego jedzenia. I chciałem to zrobić publicznie, i chciałem to zrobić przy Tobie, żebyś ty mi powiedział. Bo ja nie o, wiem, jak się to słowo ja odmienia. No ja nie wiem, jak się to wymawia. To jest owoc. I ja chciałbym zawsze wiedzieć, jak powiedzieć nazwę tego owocu Arbus. winogrono. To jest moje jedzenie roku i jestem gotowy i dojrzały, tak jak powiedziałem, przyznać się dojdziały do tego. jak te winogrono. No, czy jak... te winogrona? No właśnie. Czy winna latorośle? Winna Powiem latorośle tak, to jest moje Kocham winogrona. Kszak. Kocham winogrona. Ciekawe ciekawe, <laughs> ciekawe deklaracje. Na wszelki jak tam wszystkie wersje. <laughs> Uwielbiam winogrona. Moim zdaniem winogrono to jest pojedyncze winogronko. Winog, winogrona to jest kiść winogron. A winogron to jest nie mam winogron w domu? Czy nie mam winogrona? Winogron. Nie mam winogron do, w domu. W domu. Y, kupmy y, winogrona do domu. Nie, nie, m, m, kupmy winogron. <laughs> Czekaj, widzisz, to jest kurde. Kupmy winogron do domu. <laughs> e, Ku, bo, bo kupmy wie, to... do domu winogrona. Czyli kiści, jakby tak? Tak. Kiście winogron. Oż ty cholera. To się teraz <laughs> powie. A może powiedzieć... Kupmy kupmy do domu, win, najbezpieczniej spredzić, najbezpieczniej spredzić, kupmy do domu owoce winnej dla torośli. No ale Radek, to, 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 to ja mam tyle czasu, żeby tutaj w sklepie takie długie zdania? Ja muszę... Dziękuję najmocniej. Ja muszę... Konkret. Ja muszę powiedzieć tak. Winogronowy napój jest... To jest proste. Winogronowy napój. Winogronowy napój. Winogrono. To może powiedzieć tak. Poproszę coś, co powstaje z win... Ja Radzień. Proszę, coś z czego potrzebuję. Ja powstaję... cię prosiłem o a nie o Winogronowy napój. Fantazję. Chodzi mi o to, żeby cię nauczyć pewności siebie. I... Ale ja jestem pewny siebie, po prostu chciałbym być pewny siebie i poprawny. Okej. Okay. Mm, czego czyli nie... nie wiesz? <laughs> Jakie jest pytanie? To ja sobie wezmę tę statuetkę i dam winogronu. <laughs> winogronu daj. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Moje jedzenie roku. E... No było wielu kandydatów. Wielu kandydatów. Jeden kandydat był bardzo mocny. Powiem to, bo nie będę tego reklamował, będzie nie, nie będzie pewności. Kurde, moim zdaniem draże Apache się pogorszyły. W, na początku tego roku Ambrozja. Czyli to są korsarze, tylko w wersji pomarańczowej. Moim zdaniem w tym roku coś zmieniliście, nie w porządku. Nie tylko opakowanie się zmieniły. Już pomijam kwestię tego, czy. Pomarańczowy smak draży. Tak, fan, fantastyczny. Pierwsze spotkania z Apaczami, coś no, nie tak, To jest tak dla mnie zaskakujące. Za każdym razem, jak się różnimy, to jest dla mnie zaskakujące. Oj, one były. No to, to no, tak ja no. jakby mówię. Jakby, jakby, nie, nie, nie sięgnąłbym, stopą po to. jakby. Albo coś I mi się, się popsuło, zmieniło. albo ja się zmieniłem. Kubki mi się zmieniły. Covid. Albo. No właśnie. No to... nie wiadomo. i w COVID mi przestały spakować. I coś ci z tym zrobili. Cały <ślańczym> zakład mam tutaj dla was Tam. teraz. Co I co zrobić? ja mam wam powiedzieć teraz? E, ale no tak jak <ślańczym> mówię, byście wygrali bez mydła. Nie wiem, czy tak się mówi, ale nie wygracie, bo mnie boli. Ale mimo wszystko, ale chcę wygrać. A patrzę, wygraczę. Bardzo bym powiedział, już nie nazywając firm, jest to kukurydza oblana karmelem. Znanej firmy robiącej karmelowe cukierki. No, wchodzi to jak. Powiem tak. Powiem tak. Nie próbowałem tego muszę spróbować. Coś niesamowitego. Tyle powiem. Słodycz. Ja im dostarczę, to datołeczka tak. jest strasznie ciężkie. Strasznie ciężkie. A to, strasznie ale nie, wiem, że te wszystkie, czy tylko te słodyczowe? Te słodyczowe są najcięższe. Ciekawe czemu. E, dobrze, następna kategoria. Sposób spędzania wolnego czasu roku. Miejsce roku. Następna <laughs> miejsce kategoria roku Miejsce roku. <laughs> Jeszcze raz. <tam. laughs> dobrze. Kochani, no. Miejsce roku. No ja nie mogę chyba wybrać inaczej. Urna wyborcza zaraz powie, kurde. <grydanie> <grydanie> niesamowity, ale, ale blisko jesteś, tak. bo o ten temat szkoła też. Mojego o, ja ho, szkoła mojego dziecka. Szkoła mojego dziecka miejsce roku, bo to było pierwsze. To jest ta sama odpowiedź, a ja mam <grydanie> inną. Proszę bardzo. Po pierwsze i nie będę wchodził w szczegóły, powiem, ale powiem szczerze, mimo, że nagina to zasady, którymi posługuje się na co dzień w miejscach publicznych, czyli dotyka to. ciut o. Więc moja odpowiedź na miejsce roku? Twój adres podasz. <noise> <noise> Tylko z kodem pocztowym, żeby. <noise> to, nie było... to by było ciut więcej niż yy, odrobinę. To, odrobinę tak? Nie, to będzie Rzym. To będzie Rzym, w którym byłem w tym roku i jest to chyba moje miejsce roku. Miejsce roku jednak, mimo wszystko. Ciekawe. Yy, dlaczego ten Rzym? tak jak mówię, nie będę opowiadał. Po prostu byłem w Rzymie i było wspaniale. Dobrze, dobrze. A u was. <noise> to jest najlepszy odcinek. Nigdy się tak dobrze nie bawiłem albo dawno temu. Naprawdę, jak będę go oglądał, to Oj będę Jezu. się tak samo śmiał. Tak, tak, tak. To jest, to jest okropna rzecz. Powiem tak. Powód, dla którego ja nie przeczytałem tej kategorii. Zawierał się w tym, że w moim spisie go nie było. No nie wybrałem niestety, a ja na co, też A na co masz odpowiedź? Eee, no właśnie mam na sposób spędzania wolnego czasu, ale to później. W każdym razie miejsce roku, kurde, siedziałem niestety w zamknięciu w tym roku i to jest straszne. W związku z no. tym wszystko na zewnątrz. Byłem w tym roku, roku las, na raz, las na grzybach, chciałem powiedzieć raz na grzybach w lesie, to było chyba miejsce roku. Byłem tam przedwczoraj. <grym> To też zbieg okoliczności. No to jest, było Ale super. byłeś zadowolony. Bardzo to grzybów całe na, na hektary nazbieraliśmy. Nie, duży, cały kosz żywów. Tak, z tych grzybów. Tak. Pani, do której zanieśliśmy te grzyby, żeby zrobiła zupę, zrobiła z tego zupę trochę i była pyszna ta zupa, a resztę ususzyła i teraz w domu pięknie pachnie grzybami nie żartuje. Wow. Więc fajna, fajna sytuacja. Tak jak mówiłem kiedyś w podcaście Karola Paciorka, że, że chciałbym, jakby, jakby miał umierać, to żeby je tam położyli, albo żeby, żeby jak jadąc do. Tego miejsca, w którym się umiera. Nie pamiętam, się nazywa. Cmentarz? żeby się zatrzymali, ale jeszcze jak będę żył, żeby mi położyli na mchu. Tak. Tak jak nasi przedkowie, jak przypomnę. Przepraszam, <laughs> no Tylko, gdzie ja, ja, Ale co się nie... stało teraz? Bo, bo ty, ty, mam wrażenie, że opowiedziałeś, że pachnie w domu grzybami. Ja jestem takim tak jestem zmęczony, że już nie wiem, co, co mówię, ale a, a chwilę później. A że <laughs> Powiedziałem, żeby mnie tam położyli na chwilę ale przed drodze. Co? Jak to się łączy z tymi grzybami? że To blisko tej, się tej, tam, tam gdzie zbierałeś te grzyby? <laughs> Nie, że to jest takie moje pierwotne miejsce, w którym się czuję dobrze i dlatego tak, Ale po trochę, po się boję, trochę się tam boję być, bo myślę sobie, że stąd to już prosta jest droga na cmentarz. Więc tak Przez do... to skojarzenie o tak, pogrzebie. Tak. Dobrze, to już wszystko rozumiemy. Gratulujemy Lasowi. Chyba Las dostaje statuetkę, ale też Jim. Tak jest, Jakby miał mało. Tak, właśnie. To... Wielkie brawa. Pierwszy no. raz w historii ktoś wybrał miasto roku. Yy, o, o, tak. Oczywiście. Następna kategoria. O... Następna kategoria. Słowo roku. Nie, żartuję. No i tutaj sobie już, już pozwoliłem Teraz pozwoliłem sobie na dowcip. Na nasz kochany redaktor. Tak jest, bo jestem też taki żartownik. Nie znacie mnie takiego. Dokładnie. To siedem sezonów dopiero. Tak jest. Poprosimy. Sposób spędzania wolnego czasu roku. To, jest to no idiota projektował nazwę, no. no jak to, to, jest, to jest, to jest Sposób spędzania wolnego czasu roku. Ja nie czytałem tej kategorii, po prostu się zatrzymałem po dwóch wyrazach, bo już wiedziałem Ale widziałeś, widzisz, widzisz, że taka kategoria tak jest eee, Mam dwie propozycje. Prosimy. Jedną mogę wybrać, tak, dla siebie? <laughs> nie, chyba, że nie masz, to ci, to ci podpowiem. Miałem dwa, dwa, dwie czynności w, w ciągu tego roku, które sprawiały mi równie wielką przyjemność. Głosowanie. <noise> A, Byłem cię gołymi rękami. Głosowanie w wyborach parlamentarnych. <noise> I duma z mojego narodu. Tak. To, są, to są te dwa. To są te dwa ulubione i, i sposoby. Się, się. Na spełnienie, bo to był mój wolny czas, ale i obywatelski obowiązek. Nie, umrę. To jest najlepszy odcinek. O, no prosimy. Mam nadzieję, że chociaż się w ćwierci babicie, tak dobrze bawisz się, nie ty. ale jeżeli nie, typu. to naprawdę, co, co? wy tu robić? <laughs> tak. I to w tym momencie tego jeszcze troszkę. Ktoś czeka, że to będzie lepsze? Nie będzie. Nie, to ty jesteś za zbyt zabawny. Ja nie dam nie, rady prowadzić tego programu. Ja, no, ty mi roz, rozkładasz na atomy. To wszystko było w scenariuszu tegorocznym, tylko nie przeczytałeś. No, niby tak. Ja się tych kwestii nauczyłem na pamięć. Poprosimy Norbiego. <laughs> To prawda, pan Norbi, witamy. Jesteśmy też ogromnymi fanami. To prawda. I, i po, na bankiecie porozmawiamy, dlaczego dokładnie? Dziękujemy, prosimy. Proszę panie sobie Darby. usiąść na chwilę, bo tutaj też jest krzesło. A teraz zobaczyłem dopiero. Teraz, a dopiero pierwszy pan Norbi skorzystał z tego tak, krzesła. No bo pan jest porządny. Pewnie. Yy, Reszta naszych gości, szanownych, oczywiście też jest porządna. Po prostu yy, nie wszyscy po prostu Pan Norbi jest porządniejszy <laughs> niż wy. <laughs> Spokojnie, wszyscy. Załóżmy, że jesteśmy tak samo porządni, a niektórzy są bardzo porządni. Tak jest. A dobrze, Panie Norbi. Pani bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Będzie pan wręczał nagrodę w kategorii sposób wolnego czasu spędzania roku. <laughs> Poprosimy. A wiesz, że pan Norbin na koniec będzie grał muzykę? Wiem. I wiesz, jaką zaśpiewał muzykę? Wiem. Wiesz. Okej. Okay. nie wiecie A powiedz, jaką, bo możemy, <laughs> wiemy o inaczej. Ja tylko powiem, żeby nie zdradzić. Kobiety za Gorące, ale specjalnie dla nas zmienić. I kala jest gorąca. Fajnie, że można zmienić. Tak. Panie Norbi, dziękujemy jeszcze raz, bardzo się cieszymy, dużo nie, nie będziemy zdradzać, ale dziękujemy za piosenkę i co mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tak, u mnie sposób spędzania wolnego czasu roku to y załóżmy, że wyróżnieniem będzie, żeby już tak było, klasy z monoklem i, i uczesanym włosem z lat 20. Ogromne wyróżnienie. Tak Ogromne zbieram. wyróżnienie, e będzie dostawała y czynność, sposób spędzania wolnego czasu, y granie w magiki online i słuchanie w międzyczasie, w trakcie tej czynności, muzyki. Spędziłem tak wiele godzin w tym roku. To potwierdzam. I to było dla mnie niezwykle przyjemne, magiczne, relaksujące i, yy, i serio, czułem się, czułem się wtedy dobrze. I bardzo się yy, cieszę, że tak było. Druga yy, rzecz... To już no, zwycięzca. Zwycięzca, no, czyli laureat, faktycznie, granie na pianinie. Mam pianino w moim Dobra. mieszkanku od paru miesięcy i gram na nim codziennie, i jest to coś, czego się chyba nie spodziewałem. Wydawało mi się, że jako, że nie, nie potrafię grać na tym instrumencie za dobrze, nie, nie byłem wykształconym tym, no to szybko tak jakby wykorzystam pakiet swoich umiejętności i już nie będę. Bo jakby nie uczę się na nim grać, po prostu sobie na nim siadam, yy, znaczy przy nim siadam i, i na nim komponuję. Ale nawet to sprawia, że jestem w tym coraz bardziej yy, dobry. Po prostu jestem lepszy. Yy... Wymyślam sobie nowe kompozycje i, i spędzam przy tym pianinie naprawdę sporo czasu, z czego jestem bardzo szczęśliwy i był to chyba mój właśnie laureat. Dziękuję ciekawe, za dziękuję statuetkę. Bardzo lekka z tej kategorii. Tak jest. Ale ciekawe jest to, że ty powiedziałeś, że to jest, jakby przypomnę kategorię, bo tutaj pan Norbi mają, mają też napisaną, że to jest sposób spędzania wolnego czasu. Roku. Spędzania wolnego czasu a, roku. To, a można powiedzieć, że to jest taka trochę twoja sposób spędzania też, to jest trochę praca. No to tu już musielibyśmy wejść w dyskusję. Jest to, ale faktycznie. Wiesz no... dlaczego podniosłem ten temat? Dlatego, że jak pomyślałem sobie o tym temacie, to ja też trochę nie doczytałem nazwy tej kategorii. Tylko pan sobie pisanie... przeczytał. Pewnie... Kurde. Nawet nie do końca pisanie. Mm -hmm. Bo pisanie rzeczywiście już yy, yy, możliwe, że. No, jest to, częścią. Tak, yy, ale, ale to zdecydowanie rzeczą, która tutaj jest, to jest otworzenie mojego. To pracy do pracy, do szkoły. No czytam, no mówię. Cytuję. To jest niesamowite. To jest wasz e... najlepszy redaktor, jakiego macie. E... Nie zapomnijcie Dla... o tym. Macie takiego, jak, jakiego zasłużyliście. E... Uff, Na... się bardzo grzeczny. <laughs> Natomiast. W tym e... Kochanie. Jeśli chodzi o faktycznego zwycięzcę, teraz sobie dopiero zdałem sprawę z tego, że zrobiłem dokładnie to samo co ty. Czyli wziąłem coś, co mi sprawia przyjemność, ale jest jednak jakimś elementem związanym z. No w sumie tak, to będą piosenki, które ludzie usłyszą, które będą moją tak, pracą. Ale... To prawda. Ale tak nie traktujesz tego jak praca. To jest dla mnie przyjemność i sposób na spędzanie wolnego czasu roku. <laughs> Świetne. A, y... Ale to powiedz y, konkretnie, nazwij to. To bo trzeba wręczyć statuetkę. Tak jest, pan, pan Norbius się poterwał, ale usiadł. Yy, I to jest ciekawa sprawa, szerszy kontekst. Miałem w tym roku ogromny zaszczyt i przyjemność pracować jako scenarzysta, ale jednocześnie jako tak zwany head writer, czyli głów, głu, głowa scenarzysta, czyli bo head to jest jak, jest jak jest head and shoulders, bo jest screwdriver i head e, writer. Tak. I ty tak, jesteś head writer. Tak. Screwdriver jest krzyżak, a ten jest na płasko. No tak. Tak. I ja właśnie nim byłem, i to jest ym, sytuacja taka, w której do moich obowiązków należało jednocześnie pisanie rzeczy, ale z drugiej strony czytanie tekstów innych scenarzystów, po to, żeby. No jakby z ich perspektywy się wtrącić niepotrzebnie. Ale nie, właśnie nie. Chciałem powiedzieć, że, że cudowny, to, to był naprawdę dla mnie czas i wszystkich No ktoś to musi wszystko ujednolicić. Ktoś na to musi... przykład, dokładnie. Przypilnować, że to wszystko jest dokładnie tak jak... No, no w każdym razie mniej lub bardziej tak. sensowne te rzeczy robiłem, ale poziom satysfakcji i właściwie tego, że, że, że ktoś mi ufa w takim znaczeniu, że ja mogę przeczytać te rzeczy i piszę mm, na przykład piszę czasami taki komentarz, no jakby tobie roz kompletnie i w momencie, w którym piszę te rzeczy, to się cały czas śmieje tak, i to jest prawda. Tak, tak, I i tak. mam z nimi taką jednostronną w sumie komunikację, no bo piszę to tam w komentarzach, ale potem wracam i rozmawiamy o tych rzeczach i tak dalej. Kurczę, pomyślałem, ej, to jest praca, za to ludziom, no. za to się płaci pieniądze, za to, że ja rozmawiam o życiu nieistniejących rzeczy i się zastanawiam, jak lepiej to opowiedzieć tą historię. Tak, wow. tak, tak, tak. No, praca to jest. Dlatego, że. To już potem wytłumaczę poza anteniu nie mów takich rzeczy. Natomiast gratulacje i cieszę się, że Twoja pasja jest. Może być czasami Twoją pracą. Ale a propos, bo w sumie jeszcze zanim. zanim jeszcze, albo tak można jest. już. W sumie też dla mnie. Dziękuję, panie już... spokojnie, spokojnie. spokojnie sobie ten, tak a jest. czekamy na występ. Tak jest. Tylko jednak miejsca, żeby pana między Natalią a panem dzieliło na wszelki wypadek. tak pan... i tancerze chyba, chyba nie siedzą w tym rzędzie. Co? chyba nie chyba nie. no dziękujemy tancerze I jeszcze jeszcze dalej tancerze. jeszcze kawałek dziękujemy dziękujemy no i nie właśnie proszę się to jest tak, Dobra, to nie jest dam tak rady. jak zawodnicy rezymi upadną tak tak to jest jak zawodnicy jak się dowolnego stawiają <noise> To wolnego się ustawiają, to wiesz. Już jesteśmy prawie zawsze. na końcu. Dobrze, zawsze, tak. No. Yy... Ale właśnie, bo powiedzieli, że ktoś ci ufa. A ja miałem zawsze takie pytanie. Mm -hmm. Ty wierzysz w UFA? <laughs> no nie spodziewałem się, nie ustałem, no nie, nie ustałem. No Dobrze, kolejna kategoria. Co mnie najbardziej rozbawiło w roku, to jest ta kategoria, co mnie najbardziej rozbawiło w roku. Yy... No i oczywiście, no. Tadeusz Drozda, zapraszamy serdecznie na scenę, ale panie Tadeuszu. Ogromnie, nie. ogromnie witamy. Pan Tadeusz jest Drozda? Pan Tadeusz. A nie Drozda? Nie. nie, no pan Tadeusz jest. Pana Tadeusza. Pan, no. pan Tadeusz Drozda, przepraszam. Ja pan, nie wiem, zawsze mówię, że pan, pan nie, nie. A, bo ty mówisz... Dobry że... wieczór, Dobre tak? Wieczór. Dziękujemy. To tak jest <laughs> Soj, nie. małe nieporozumienie. Nie rozmawialiśmy oczywiście zupełnie Okazało się, że nie mam przez całą galę butów założonych, tak no, i, ale i, mały pani ale Panie Tadeuszu, bardzo dobry wieczór. Jak się gala podoba? Śmiechu warte. Ciekawy komentarz. Ciekawe, ciekawe. Zapraszamy. Dobry wieczór. Jeszcze raz Jeszcze wszystkim. Raz. Zapraszamy do. co mnie najbardziej rozbawiło, rozbawiło w tym roku? W tym roku. W tym roku. roku. Taka kategoria. I poprosimy Radzieńka, redaktora, o ja, Wasze stronnictwo. Wasze, tak. Dasze jednoosobowe jury wybrało, że ewidentnie, i tutaj nawet w ogóle mówię to tak jak mówię, że. On mówi tak jak mówi. Tak jest. Nic mnie nie bawi bardziej niż ty. Nic mnie nie bawi bardziej. E, dlatego, że czasami to jest sytuacja taka, w której ja jestem mega zmęczony po, podczas dnia, i ty mi coś tam nagrywasz. Ja nie mam kiedy nawet tego otworzyć. I potem od, odtwarzam to, a ty idziesz i na przykład robisz, mówisz na spacerze z, z psem jakiejś rzeczy w takim znaczeniu, że. Gadasz takie głupoty kocopoły, że ja się za każdym razem zastanawiam, czy ty masz świadomość, że ludzie obok ciebie mogą chodzić? Nie? I to są jakieś takie rzeczy, w którym Ty przychodzisz, nagrywasz mi, że mam majtki obiektane, chodzi <grym> potem bo widzieć dobry sąsiadce jakiejś, która bardzo może że słyszała. To niesamowita sytuacja. I teraz tak, to nie jest tak, że ja chcę, żebyś Ty powiedział, że ja, bo to nie. Bo, bo, bo to, nie. to dobrze, bo mam dwie inne rzeczy, ale Ale tak ty ale to powiedziałeś? To prawda. Je. Nie, nie, nie. <grym> nie znaczy. No mam to samo z tobą. No co ja będę mówił? To jest przyjaźń. Ale to jest bounce. I to jest back. Ale też. Bo to, to jest oczywiście. Ale, ale naprawdę, no nie wiem. mnie nie, nie w sensie, bardzo, ja, znaczy. ja chyba chciałem wyjść poza nas i poza nasze uniwersum. Ja nie, nie, nie kojarzyłem po prostu. Może były jakieś rzeczy, co mi się śmiałem, ale nie, znaczy, nie pamiętam Znaczy, faktycznie przypomniałem sobie jedną rzecz, która uratowała tę kategorię, żeby nie mówić po prostu, że my wzajemnie się bawimy, bo, bo bardzo się bawimy, i to jest bo oczywiście, że tak jest. Oto to mi Karol Włodyk mówią, tam wiesz, imputują jakieś rzeczy. A niech imputują. Ja chętnie przyjmuję, jak ktoś mi imputuje. Natomiast <laughs> <laughs> powiem tak. W tym roku naprawdę autentycznie jedną z rzeczy, która mnie bawiła najbardziej jest serial New Girl, A, e, to czyli ja jazz, jazz i Chłopaki, do którego wróciłem po wielu latach przerwy, w sensie zacząłem go od początku, bo kiedyś obejrzałem parę naście, parę dziesiąt odcinków, ale nie, nie cały i sobie teraz zacząłem oglądać go od początku. Uwielbiam Zoey Chanel, uwielbiam chłopaków, którzy grają w tym serialu A to jest serial komediowy? To jest sitcom, tylko A, że super. bez podłożonych śmiechów całe, całe szczęście No oczywiście Uwielbiam ten serial Uważam, że jest zagrany komediowo absolutnie genialnie Ale ma też te takie momenty, za które się lubiło Na przykład serial Friends mm, Czyli te takie wzruszające no Cieplutkie I takie, które mówisz o, no. To jest To jest przyjaźń no. Yy, takie fajne, ciepłe Więc yy, to mnie bawiło bardzo to, Napisałem to. też jeszcze, że yy, Na wyróżnienie zasługuje scena Z filmu Barbie mimo wszystko Chociaż teraz jak to myślę w świetle całej dzisiejszej gali To ona była 100 razy bardziej zabawna niż tamta <laughs> scena Chociaż tamta scena w momencie, kiedy się wydarzyła <coughs> Przepraszam najmocniej, odchrząkuję sobie Bardzo mnie rozbawiła, czyli scena, w której Ken mówi, zagram ci piosenkę do swojej Barbie I jest napisane 4 godziny później <laughs> i on dalej gra tę piosenkę bo przeżyłem takie coś wielokrotnie. Okej, okay. I, i utożsamiłeś się po prostu. Tak, i dziewczyny, dla których, no pewnie na, na których nieszczęście były tego świadkami, y, moje. Y, po, y, no, to po prostu. Y, no to tak sobie pomyślałem, Boże, biedne dziewczyny. Bo no. biedne dziewczyny yeah. muzyków. Biedne dziewczyny muzyków, tyle powiem. No, nie wiem, no normalnie. Wiesz co, no może biedne, może nie, to już nie nam oceniać. Dziękujemy. I teraz. I teraz y, kolejna kategoria, czyli. Dziękuję. Dziękujemy, Pani Tadeuszu, za statuetkę. T... Pan Tadeusz ewidentnie jest dezorientowany. Nie wiem, <grym> jak my... ale my też. Panie Tadeuszu, i właśnie o to chodzi w tej game. To tak jest. jest tyle śmiechu. Proszę, proszę Dziękujemy, reagować. proszę sobie spocząć. Już proszę. Albo już nawet można wychodzić, bo jest małą mało kategorii do końca. Zobaczmy no. kolejną kategorię, słowo roku. Słowo roku. I tutaj teraz zrozumiesz <grym> to, co powiedziałem przed chwilą po no, moim słowym roku. Jest wybory demokracji. Nie, <grym wilde> <grym> A to mnie rozwaliło Ale drugim słowem, które jest prawdziwym słowem roku u mnie Chociaż to jest bardzo prawdziwe I to jest na serio Jestem z was dumny Duma to jest to słowo? Nie Drugie słowo to jest bombelek Wydaje mi się, że w tym roku o. używałem bardzo często słowa bombelek Nie tylko do naszego kochanego Kiedyś doktora bombla No bo to jeszcze przed jego recenzją w serialu Barry Barry e, Piszczy mi w uchu Niestety Ale Uderzyło Uderzyło mu do głowy Uchem uderzyło mikrofon. Ale jest to tak sprzeczony. Nie ja też jestem tak, że... ja, tak ja jest żeby do, do końca. A, A co mają powiedzieć osoby, które go słuchają? O, one są już po montażu, one o, mają to jest... o 30% tak jest. Więc bombelek to było słowo, którego używałem Fajne często w różnych słowo. kontekstach, ale generalnie w takich, żeby powiedzieć do kogoś coś na miło. O, bąbelku. I tak mówię też do Samer, ale mówię też do, do ludzi, których kocham. Czy masz jakieś słowo roku oprócz demokracji? Myślę, że słowem roku, które ewidentnie jeszcze ty nadałeś... I też Dorota Masłowska, dziękujemy bardzo. Przepraszamy, że tak szybko to wszystko się dzieje, ale gratulujemy. Słowo roku... A przepraszam, w parze z Katarzyną Nosowską. Niesamowita para. Nasze słowo. ŁONA?! O! Nie wiedziałem, że to Nie, nie, nie. To nie jest łona, tylko on. A, tak, tak, tak. Zapraszamy wszystkich, bardzo dziękujemy Zapraszamy. za przyjście. Jesteście naszymi idolami, jeśli chodzi o posługiwanie się językiem. Dlatego Oczywiście. słowo roku yy, będzie statuetka wręczana przez wasze tridum. Poprosimy. <grym> Teraz się powie, że zostawiam trzy ty tridum nie jest, 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 nie jest lepsze. Ale ty nadałeś temu słowu jednak mimo wszystko. Ja, ja za każdym razem miałem tak, że nie lubiłem tego słowa. Ale w ostatnim czasie je polubiłem, oh, dlatego nie. że ojej, to już pewnie lepsze niż ja wymyśliłem, bo nie ma potencjału. Powiedz. No w moim przypadku to jest jednak słowo cringe, A, które cringe. ty miałeś niesamowite znaczenie i ze względu na zawodowe obowiązki musiałem często używać tego słowa w takim kontekście profesjonalnym w związku z tym, nie dlatego, że oceniałem swoje scenariusze no tak. nie, nie, nie z tych rzeczy, ale po prostu jakby działaliśmy w gatunku czegoś, co, co, co się tak nazywało i i ja, dla mnie to słowo przez lata było takim słowem. Okej, okay, teraz się tak mówi, to jest takie nowe, złe. A teraz pomyślałem sobie o tym, że one, ono weszło funkcjonalnie do języka w takim znaczeniu, że być może mielibyśmy jakiś odpowiednik w języku polskim, ale są takie słowa, których nie, nie robisz odpowiednika. Nie wiem, słowo weekend na przykład. Chociaż Make Life Harder próbuje ten dwudzionek, no nie, to, nie to dla mnie jest cringe. Syf. Dla mnie to jest cringe na maksa. Nie, nie no. Ja kocham Make Wiadomo, harder. pozdrawiamy serdecznie, i, buziaczki. I, I ta próba, Jak choć skazana na porażkę, no, ja ich i bym... tak szanuję za to. Jasne. Ale absolutnie bez sensu. Tak. Weekend to weekend. <grym> weekend to Dwudzionek. weekend. Dwudzionek. Ja. Dlatego brzmi, poprosimy no. o statuetki dla słowa cringe <grym> i dla słowa... Bąbelek! Tak, i to dziękuję. proszę... Od dziękujemy oddygujemy. wam za statuetki. Dziękujemy bardzo. I wy już spokojnie możecie... Siadajcie bardzo. spokojnie i tam pil pilnujcie jego. lepszy rząd. <laughs> Więc żeby, żeby od dziękujemy. tam za żadnej nie zrobił. Dziękujemy, dziękujemy. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej. Kasztany. Kasztany, dokładnie. Ostatnia kategoria Zgadziwam. kochani dzisiaj na Top wow. Gali. To <laughs> największy sukces tego roku subiektywnie. O, a też piękna nazwa. Mm sukces Jak myślisz, Co wybrałem? Myślę, że wybrałeś e, ten stadion. Frekwencja na wyborach parlamentarnych. Nie, Będę monotematyczny nie, i pochwalę nie, polskie nie, społeczeństwo nie. za absolutnie wymagający szacunku zryw i pójście na wybory. Prawie 75% frekwencja podczas wyborów parlamentarnych. Wow, wiwat. Ale na podium dałbym też koncert na stadionie w formule 360 stopni oraz piosenkę i pojawienie się w grze dodatku do Cyberpunk 2077, w którym gra między innymi Idris Elba. Czyli wszystko to, co powiedziałeś i o czym nawet nie, nie śmiałeś marzyć. Znalazło się w, moi, w moich y, wnioskach. Ja wyglądam jak łachmyta i jeszcze ty mnie bardziej tym ty bo, bo, bo musiałem paść tutaj na... Już się w ogóle pogniotkłem. Teraz w ogóle wyglądam już zupełnie inaczej. Tak, jak Tak, jest ochlej. Ty yy, mnie pytasz o sukces? <grym> tak. tak. Pytam cię, kochano, o sukces. Boże, okay. Bo be, bez okularów nie widzę. A wręczy tę nagrodę. O właśnie, kto wręczy nagrodę? Ja wiem kto. Kto wręczy? Maciej Maleńczuk. <grym> Nie wierzę. Że Za Maciej... stadion dla mnie. <słyski> Nie wierzę w to, że Maciej Maleńczuk się pofatygował taki kawał drogi. Przykro mu się zrobiło, że mi było przykro po tych ostatnich rewelacjach. Oh, w tych mediach co 20 zło. artykułów codziennie musiałem czytać na ten temat. Tak I teraz Panie przykre? Maćku, dziękuję bardzo. Wie Pan, że ja Pana szanuję od zawsze Oczywiście. i bardzo dziękuję, że dostanę tę nagrodę z Pana rąk. Myślał Pan, że za demokrację, jednak za mój stadion. Dziękuję. Nie. Ale ciężka o, ta. to jest ciężka. Masz do, masz do udźwignięcia Ja skoro. już dostałem, a, ale porozmawiajmy o Twoim sukcesie, który Pan Maleńczuk Ci <laughs> też. Ja, też. Ja jednak muszę się muszę... zastanowić, bo... bo chcę coś powiedzieć innego, że to się moje dziecko dostało do szkoły. <laughs> Zaraz wymyślę coś innego. Tej dobrej szkoły, w Nie której się w tych habitach rady. chodzi i w, te... w, toga. w tych togach. I, i, w... I w brodach. To jest najlepszy Piękny odcinek stary. Bo taki dumny. Z sukcesem roku jest na pewno to, że dotrwałaś, dotrwałeś do tego momentu podcastu, wow. że, 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 że jeśli to jest na raz wzięte przez ciebie, Myślę, że nic lepszego się w tym roku nie zdarzy nam. Z naszej strony. Z naszej strony dokładnie, bo udało się utrzymać uwagę tak długo. To jest no. niewiarygodne. I, I na to się składa, widzisz, to jest tak, jak Picasso kiedyś malował na serwetce Nomenomen. No, I była sytuacja taka, w której jest, nie wiem, czy to jest legenda miejska, ale dość często się przejawia ta opowieść, w której chodzi o to, że. Nie oczywiście Picasso... tak nie słyszałem. <laughs> bo powiem najpopularniejszą historię na świecie o Picasso, w którym to Pamiętasz, że ja w tym odcinku mówiłem o tym, nie? Dokładnie. Okay. Tak, 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 tak. Tak, tak się zachowałeś, jakbyś. Nie, to nie wymyślam teraz. Jest historia, którą często naprawdę słyszę, i ona jest ja podawana nie jako. To, to ci powiem. Jako, jako taki branżowy przykład tego, do czego dążę tutaj. I to chodzi o to, że siedzi sobie Picasso w restauracji i wziął serwetkę i namalował coś na tej serwetce. I patrzy na tą serwetkę i mówi, okej, okay, spoko. Po czym. Bierze tę serwetkę i nie pamiętam, jakie z tej opowieści, że on ją albo wyrzuca, albo ją drze. Albo a, albo przychodzi coś takiego, albo, albo, albo jakby nieważne, jak, co, co się z tym dzieje, mm -hmm. podchodzi kelnerka i kalnerka mówi: O mój Boże, jak to pan co chce wyrzucić, albo pan to chce podrzeć, proszę mi to dać. A on mówi Jasne, 6 milionów dolarów poproszę. A on mówi. Jak to To jest? Przecież pan to zrobił w 30 sekund. Tak. On jej mówi, żebym ja to zrobił w 30 sekund, to muszę pracować całe życie na to, żeby to zrobić w 30 sekund. I nie dał jej ostatecznie tej serwetki. I nie wiem, na ile to jest prawdziwa historia, ale. Ja wiem, co on z nią zrobił. No, ale niestety czas się kończy. Czas się kończy. A, no Kurczę, też bym chciał wiedzieć. Ja też mi nie powiesz, nie? Bo, bo się kończy. Ja ci powiem, ale to w następnej gali. Jasne, o, ja poczekam, ja jestem cierpliwy. Ale A chodzi to, mi o to. to że... że ci powiem, co proboszcz powiedział o Tak, że jak, ja jak cię obraził. Tak, ja jak my, cię obradził, jak to ja obraził, to, to czekamy cały czas na tę historię. No. Ale chodzi mi o to, że jeśli ktoś z nami został przez te dwie godziny ponad Jezus Chrystus, to to jest e, sytuacja taka, że, że udało nam się przez te lata wzbudzić tyle zaufania. Że ktoś nam powiedział: Okej, okay, jak kurde z tymi chłopakami zostanę? To Czyli znaczy jeżeli ktoś siedział z nami. Dla znaczy, dla mnie ten odcinek faktycznie wydaje się naj, naj, najlepszym takim rozrywkowym kontentem, jaki zrobiliśmy do po tej pory. W wielu odcinkach tak mówimy. <grym> Rzeczywiście. Tak, ale nie, ale, ale wielu też to wyciąłem. Kurde, mi to światło już, mi, już, już też powoli odchodzę. Natomiast <grym> już światło mnie wzywa: Muszę iść. Eee. Nie, nie idź w tą stronę. O, dobra. <laughs> Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten podcast i oceń go, jeśli masz taką możliwość w swoim serwisie streamingowym, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Dami? Tak.